Szanowni Państwo, ostatni nasz panel, ale na pierwszym przystanku Niepodległość podjęliśmy temat katastrofy smoleńskiej, dramatu smoleńskiego, niewyjaśnionej tak naprawdę do dziś tragedii polskiego narodu. I ten temat kontynuujemy. Gościmy pana ministra Antoniego Macierewicza, który odniesie się do kwestii, która nas tak bardzo dotyka, tak bardzo boli. I pozwolę sobie przeczytać państwu tekst, który napisał mi się w tamtych kwietniowych dniach. I tak myślę, że państwo będziecie się z nim utożsamiać. Jestem posmoleńskim dzieckiem. I tak już pozostanie. Od tamtego strasznego kwietniowego poranka, kiedy świat obiegła informacja o katastrofie samolotu, o śmierci polskiego prezydenta i elity polskiego narodu, kiedy po raz drugi tam na tej ziemi, gdzie ciągle jeszcze z drzew kapie krwawa rosa, pękło polskie serce, nie jestem już ta sama, ani taka sama. Zwykły ludzki rozum nie jest w stanie pojąć tego, co zdarzyło się w smoleńskim lesie, co później szybko w to błoto smoleńskie wdeptano i zamknięto temat na klucz. Jestem posmoleńską sierotą. Tamtego ranka zamordowano Polskę. Jej prawo do bycia dumnym narodem, jej prawo do prawdy, do czczenia swych bohaterów. O tamtej godzinie wbito nóż w moje biało-czerwone serce. Jestem posmoleńską matką i wdową, bo razem z nimi czuję, cierpię, myślę, szukam. Modlę się. Palę znicze, zanoszę kwiaty pod tablicę smoleńską, którą wraz z garstką takich samych posmoleńskich sierot umieściliśmy w naszym kościele. Tablica ma szczególny kształt, podobny do serca, bo taki kształt ma moja ojczyzna. Jestem posmoleńską raną. Nie zabliźni się ona dopóty, dopóki wszelkie plugastwo, podłość, kłamstwo, cynizm, szyderstwo, całe to potworne zło nie zostanie pokonane w tej jakże haniebnej walce przez prawdę. Rana chyba nigdy nie przestanie boleć, ale niech się zabliźni chociaż. Nie może to być jednak błona podłości. Należę do posmoleńskiej rodziny. Mam wiele sióstr i braci, nawet nie wiem jak wiele, ale czuję ich bliskość. Łączy nas brak. Bo bardzo nam brakuje tych, których zdradzono o świcie. Tamtego ranka w tamtym lesie, gdzie ciągle jeszcze z drzew kapie katyńska krwawa rosa. Jestem posmoleńskim dzieckiem. Napadnięto na mój dom, zamordowano moich najbliższych. Odzierano ich z godności za życia i po śmierci. Jakiej śmierci wiedzą tylko jej sprawcy i Bóg. Babcia mnie nauczyła, że on jest sędzią sprawiedliwym. Moja babcia zawsze wiedziała, co mówi. Panie ministrze, oddaję panu mikrofon. To wstrząsający i bardzo głęboki tekst.
Myślę, że wszyscy jesteśmy pod jego olbrzymim wrażeniem. On świetnie charakteryzuje cały ten czas ostatnich 11 lat. Chociaż może w mniejszym stopniu charakteryzuje ten okres, jaki musimy teraz wziąć pod uwagę. Czyli ten moment, w którym ten fundament tego, co usłyszeliśmy, bo przecież mamy do czynienia z dwoma podstawowymi przesłaniami dramatu, zbrodni, straszliwego ataku na Polskę i polskość. Niestety nie pierwszego. Niestety kolejnego, który dotyka nasz naród. Czy Katyń nie był straszliwy? Czy rzeź wołyńska nie była potworna? Ileż było takich wydarzeń w historii naszego narodu, a zwłaszcza w historii ostatnich 60-70 lat, które są częścią dążenia do zniszczenia narodu polskiego? I drugi element, bardzo ważny, i ten trzeba sobie zdecydowanie nie tylko uświadomić, ale i przyjąć za punkt odniesienia naszego dalszego działania. Ten, który dominował przez te lata i jest wielu, którzy chcą, żeby dominował nieustannie. Nie wiedzą. Nie wiemy, co się stało. Nie dowiemy się, co się stało. Nie możemy się dowiedzieć. Być może dowiemy się, jak Rosjanie oddadzą nam wrak. A może się dowiemy, jak ONZ to uchwali. Tak nie jest. To jest nieprawda. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tak nie jest. Ani ONZ nam tego nie wyjaśni. Ani dopóki będzie trwała władza rosyjska, Federacji Rosyjskiej taka, jaka trwa, te materiały dowodowe nam nie zostaną oddane. Nie należy się w tej sprawie łudzić i nie należy zawrzeć swojego wewnętrznego parcia, dążenia, mocy związanego z tym dramatem w znaku zapytania. Dlatego, że ten dramat został wyjaśniony. Ten dramat został przeanalizowany. Ten dramat ma swoją państwową, formalną decyzję, która została przyjęta 10 sierpnia 2021 roku przez komisję, która bada tę katastrofę, ten dramat, tę zbrodnię, która spadła na naród polski. Podstawowe tezy, podstawowe badania, podstawowe analizy zostały pokazane dwukrotnie. Po raz pierwszy w kwietniu 2020 roku. Po raz drugi w kwietniu 2021 roku. I ta struktura przekazu mówi bardzo wiele. Pokazuje właśnie, dlaczego usłyszeliśmy dzisiaj
niewyjaśniona. Dlatego, że wtedy, kiedy po raz pierwszy ten materiał został pokazany, to można było go pokazać tylko i aż. A mówię o tym dlatego, bo chcę podziękować. Bo chcę podziękować Telewizji Republika, która go wtedy pokazała. I chcę podziękować telewizji Trwam, Radia Maryja, który też wtedy tam został pokazany. I trzeba było roku czasu, żeby ten materiał mógł zostać pokazany w telewizji publicznej. To jest istotne źródło tej niewiedzy. Nie brak wiedzy, nie brak faktów, tylko tak właśnie przebieg wydarzeń. I z tego trzeba sobie zdać sprawę. Oczywiście są jeszcze inne elementy, o których nie chcę tutaj mówić, choć być może będzie trzeba. I wtedy zostanie wszystko powiedziane do końca, jeżeli będzie taka konieczność. Ale nie to jest teraz najważniejsze. Najważniejsze teraz jest, że komisja przyjęła raport w sposób ostateczny, że stwierdziła jednoznacznie przyczyny dramatu smoleńskiego. Bo to jest główny cel, był główny cel i jest głównym celem tego badania. Oczywiście zakres tego, co się stało, jest tak gigantyczny, że zapewne będą jeszcze dziesiątki, jeśli nie setki analiz, badań, interpretacji, poszukiwań. Tak, to jest oczywiste. To jest wyjątkowe wydarzenie w historii świata. To jest wyjątkowe wydarzenie w historii świata. Nie było takiego dramatu, tak zwanej katastrofy samolotowej, w której by zginęła elita narodu, w której by śmierć ponieśli dwaj prezydenci. Prezydent urzędujący, pan profesor Lech Kaczyński, i ostatni prezydent Polski, rządu polskiego, polskiego państwa na uchodźstwie, prezydent Kaczorowski. Ale także osoby o tak nieprawdopodobnym znaczeniu dla naszej historii, jak Ania Walentynowicz, ta, która była rzeczywistą twórczynią Solidarności. I ta, która nie dawała umrzeć Solidarności, a przecież było wielu takich, którzy chcieli, żeby Solidarność umarła. Ona nie dawała umrzeć Solidarności. I oczywiście wyliczać można by spośród tych 96 osób, włącznie z załogą, osobę po osobie, żeby pokazać ich wielkość, znaczenie, dorobek i to, co dla Polski zrobili, bez względu na polityczne konotacje. Tutaj nie ma politycznych podziałów. Tutaj są ofiary zbrodni. Co było rzeczywistym powodem? Co było rzeczywistym mechanizmem od strony technicznej? Jak państwo wiecie, lepiej zapewne niż ja, albo nie gorzej niż ja, uczyniono w świadomości, chciano uczynić świadomości narodowej symbolem, takim, który miał się stać na zawsze w naszym umyśle, w naszych uczuciach obecny. Miała być brzoza. I jak wiecie, częściowo uczyniono. Są takie nagrobki, są takie pomniki, są takie obrazy. Brzoza miała stać się symbolem jako powód, przyczyna, rzeczywisty punkt odniesienia
dramatu smoleńskiego. To absolutna fikcja. To zupełna nieprawda. Nic takiego nie miało miejsca. Ale, jak państwo zapewne wiecie, w pierwszych minutach po tragedii mogliście to usłyszeć z telewizji. W tym z telewizji publicznej polskiej. Podobnie jak mogliście usłyszeć, kto jest temu winny? Polscy piloci. Polscy piloci. To polscy piloci uderzyli w brzozę i doprowadzili do śmierci polskiego prezydenta. Potem to kłamstwo smoleńskie było rozszerzane. Już nie tylko polscy piloci. Generał Błasik. To on był winien, on wydawał im polecenia. No ale dlaczego wydawał polecenia? I to był następny krok. Bo stał nad nim i za nim z tyłu pan prezydent Lech Kaczyński, który wywierał nacisk, który się tego domagał, żeby za wszelką cenę lądować. Nieważne, że nic nie widać, nieważne, że jest mgła, nieważne, że jest straszliwa pogoda, nieważne, że jest za nisko, lądować, koniecznie lądować. To nie jest tak, że tylko to usłyszeliśmy po raz pierwszy 10 kwietnia z telewizji, a usłyszeliśmy. Od kogo? Usłyszeliśmy od rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego relacje przekazywała telewizja, program pierwszy przez cały czas oraz TVN. Oczywiście, no to, że TVN, to nikt się przecież nie dziwi, prawda? To jest naturalne. Kłamstwo smoleńskie zostało w ten sposób uformowane tak, żeby tak głęboko wejść w nasze umysły wtedy, tak straszliwie naruszone, tak straszliwie poruszone. Jak wiecie, myślę, że wszyscy z własnego doświadczenia, no ale także z nauki, nie ma lepszego sposobu zakorzenienia dezinformacji, jak przekazanie jej wtedy, kiedy jest wstrząs psychiczny. Wtedy, kiedy przeżywamy coś najgłębiej, najbardziej, najbardziej szokująco. Wtedy, kiedy szukamy jakiegokolwiek wyjaśnienia dla rzeczy niezrozumiałej. Przekaz wtedy dostarczony zakorzenia się najgłębiej i strasznie trudno jest go później wydobyć, wyeliminować, zastąpić prawdą. Bardzo trudno. Mówię o tym wszystkim dlatego, że operacja dezinformacyjna, która ukształtowała w dużym stopniu świadomość polityczną w Europie i na świecie, ale także w dużym stopniu część świadomości Polaków, była największą operacją dezinformacyjną, jaką Rosjanie prowadzili kiedykolwiek. I prowadzą nadal. I prowadzą nadal. Dzisiaj jesteśmy świadkami i już nawet doszło do tego, że opozycja nawet mówi, że mamy do czynienia z wojną hybrydową. Nieprawdopodobne i że informacja jest także częścią wojny hybrydowej. No trudno, że tak powiem, aż patrzę na to, słucham tego pana, ale widzę, jak widzę, co on mówi, a potem co robią jego podporządkowani, jego, że tak powiem, funkcjonariusze na polskiej granicy, to widać, że on mówi co innego, a oni robią to, co trzeba robić z punktu widzenia jego interesów i jego zamiarów. Mówię o tym wszystkim dlatego, że gdy myślimy i zastanawiamy się nad tym, dlaczego postawiona jest teza, będę jej bronił, bo jest ona prawdziwa, że dramat i zbrodnia smoleńska to nie jest tylko kwestia, chociaż wystarczająco to, wystarczy to dla, tak powiem, każdego umysłu i każdego serca, morderstwo tych osób, ale to jest także oddziaływanie na świadomość narodową, tak żeby doprowadzić do maksymalnego zamieszania, upokorzenia i obezwładnienia naszej duchowości i naszej zdolności do przeciwstawienia się atakowi zewnętrznemu. Taki jest cel
tej dezinformacji, operacji. I to był początek, gdy dzisiaj patrzymy na to, co się dzieje na granicy wschodniej. A może się cofnę jeszcze 2 miesiące. Pamiętacie państwo ten samolot, który został porwany, polski samolot, który został porwany i do którego weszli funkcjonariusze białoruscy po to, żeby wyjąć stamtąd człowieka i go aresztować? Wtedy dopiero otworzyły się niektórym oczy, którzy zdali sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia nie tylko z wojną hybrydową, ale i z terroryzmem skierowanym przeciwko państwu polskiemu i narodowi polskiemu. Ale zbrodnia smoleńska miała tak potworną skalę, że mało kto się odważył powiedzieć, że to jest terroryzm, a tak było. A tak właśnie było. I to był początek. Dzisiaj przeżywamy dalszy ciąg tego, od czego się zaczęło. Zaczął ten atak na Polskę. To był punkt zasadniczy ataku na Polskę. On miał otworzyć proces niszczenia Polski i niszczenia polskiej odporności, zdolności reakcji, zdolności organizacji, zdolności przeciwstawienia się zewnętrznemu atakowi. I dlatego wyjaśnienie mechanizmu, który został zastosowany, nie tylko przyczyny, ale i mechanizmu, który został zastosowany dla upowszechnienia i jakby zagłębienia w naszej świadomości tego straszliwego wydarzenia, jest niezbędne, abyśmy byli zdolni przeciwstawić się w przyszłości takim działaniom. Bo będziemy ich świadkami, będziemy niestety nie tylko ich świadkami, będziemy ich narodem, wobec którego one będą podejmowane. Trzeba o tym wiedzieć. Gdy spojrzymy na nie tylko kłamstwo smoleńskie, o którym mówiłem i o którym pokazałem, jak media go zaczęły wprowadzać, ale także na działania, poszczególne działania, jakie były podejmowane i kto je podejmował, to musimy się cofnąć jeszcze o jeden moment. Ale to jest konieczne. Przepraszam was bardzo, bo sprawia to, że będziemy trochę dłużej o tym rozmawiali. W roku 2008 doszło do pierwszego zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej w Gruzji. Ten zamach był zrobiony podczas podróży pana prezydenta z prezydentem, ówczesnym prezydentem Gruzji na granicę po wojnie, po okupacji rosyjskiej państwa gruzińskiego i po zawarciu porozumienia dzielącego części okupowane na części, które pozostały pod suwerennością Gruzji. Wtedy odbyły się strzały na tej granicy, które miały dotknąć albo nie, ale w każdym razie były wymierzone w stronę samochodu pana prezydenta. To była pierwsza próba sprawdzenia, jak na zamach zareaguje ekipa polityczna, która wtedy rządziła, czyli elita polityczna, jak zareagują media i jak zareagują służby. Pamiętacie państwo, jak zareagowano? Czy pamiętacie państwo, jaki był raport ówcześnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Czy pamiętacie, co pisała Gazeta Wyborcza? Czy pamiętacie, co można było zobaczyć w TVN-ie? Czy zapamiętacie państwo, co mówiono? Jaki prezydent, taki zamach. Te słowa ówczesnego, nie wiem, jak go nazwać. Nie wiem, jak go nazwać. Jaki tam hrabia? Tak. Miało charakteryzować. Prezydent miał być ośmieszony. Ten, wobec którego zastosowano zamach, miał być pokazany jako człowiek, który jest, że tak powiem, wart ośmieszenia.
I to zrobiły służby specjalne. To był raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który był oparty w 99% na relacjach gazet rosyjskich. Oni po prostu przepisali opisy ze strony gazet rosyjskich. I wszystkie media, nie wszystkie media, Gazeta Polska nie. Gazeta, nasz dziennik nie. Ale wszystkie pozostałe media to zaakceptowały i upowszechniały. To było sprawdzian, 2008 rok. To była weryfikacja ze strony tych, którzy przygotowywali to, co się później zdarzyło, czy można i w jakim stopniu można Polskę i można prezydenta Kaczyńskiego przedstawić w dokładnie odwrotnym świetle niż prawdziwy przebieg wydarzeń. Gdy okazało się, że można, gdy okazało się, że służby pod ówczesnym kierownictwem są do tego zdolne, gdy okazało się, że ówczesna elita, która rządziła, Platformy Obywatelskiej, chętnie to zrealizuje, gdy okazało się, że opinia publiczna jest wobec tego bezradna. Oczywiście, nie wierzy, ale nie ma możliwości dać temu wyrazu. Nie ma możliwości, nie ma narzędzi, żeby się temu przeciwstawić. Jak państwo wiecie, nie chcę tego dalej analizować, bo to jest osobna sprawa, ale bardzo, bardzo ważna. Krokiem następnym, który służby podjęły, było objęcie pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego inwigilacją, jeśli chodzi o telefony. Telefony kancelarii pana prezydenta zostały objęte kontrolą. W istocie pan prezydent miał być bezradny. Mówię o tym dlatego, że prawie cały dzień wówczas dyskutowałem z panem prezydentem, co zrobić w takiej sytuacji. I pamiętam, że tak powiem, każde słowo, nieomal każde zdanie i każdy argument, który sprawił, że trzeba było kontynuować sytuację taką, jaką ona była, żeby podjąć skuteczną walkę o niepodległość Polski. Ale sytuacja była właśnie taka, w której to strona rosyjska narzuciła interpretację zamachu, który sama wraz ze swoimi sojusznikami urządziła. I przedstawiła go jako w istocie histerię prezydenta i histerię polskich patriotów. Ten sam model zastosowano w roku 2010, choć oczywiście w skali nieporównanie większej, nie mającej w ogóle porównania. Ale źródło było takie same, koncepcja była dokładnie taka sama. Żeby zrozumieć, jak doszło do tego, że samolot został wysadzony w powietrze, najpierw eksplozją w lewym skrzydle, a potem w centropłacie. Choć od razu chcę powiedzieć, że wnioski, jakie zawieramy w raporcie, mówią, że nie wykluczamy także większej liczby eksplozji. Nie wykluczamy, że między eksplozją w skrzydle, a później w centropłacie, że były także różne inne eksplozje. To jest możliwe. My identyfikujemy te dwa momenty. Co do tych dwóch momentów jesteśmy pewni, stwierdzamy je, pokazujemy. Zaraz państwo będziecie mogli to zobaczyć. Pokazujemy to, ale nie wykluczamy, że mogła być także większa liczba eksplozji. Został zidentyfikowany, jak państwo wiecie, materiał wybuchowy, który był obecny na szczątkach samolotu. Został on zidentyfikowany zarówno przez polskie laboratoria, jak i laboratoria innych państw sojuszniczych z NATO. To nie jest tak, że to jest wyłącznie nasza analiza. To jest analiza innych państw natowskich. Co więcej, został zidentyfikowany materiał wybuchowy, szczątki, resztki materiału wybuchowego, które
który był umieszczony także na lewym skrzydle bliźniaczego samolotu Tu-154. W tym samym mniej więcej miejscu. W tym samym mniej więcej miejscu. No może nieco do centymetra, ale w tym samym mniej więcej miejscu. Mówię o tym dlatego, żebyście Państwo sobie zdali sprawę, jaką wagę fundamentalną miała decyzja ministra Bogdana Klicha, żeby nie kupować samolotów dla przewozu osób, najważniejszych osób w państwie. Na całym świecie najważniejsze osoby w państwie podróżują specjalnymi samolotami, które zwykle są wyposażone także w cały system działań antyterrorystycznych po prostu. I tak miało być w tych samolotach, których kupno zarządził pan minister Aleksander Szczygło. Ale w roku po objęciu władzy przez Platformę Obywatelską, późną jesienią roku 2007, na początku roku 2008, pan minister Bogdan Klich powiedział nie. Nie będziemy kupowali żadnych samolotów. Mamy tu 154, dwa samoloty. One mają czas, tak powiem, pełnej możliwości latania do roku 2015. Nie ma powodu, żebyśmy wydawali niepotrzebnie pieniądze. To jeszcze wzmocnił swoją wypowiedzią pan Donald Tusk, ówczesny prezes Rady Ministrów, który też publicznie zadeklarował, w żadnym wypadku nie będziemy marnowali pieniędzy, co to jest, będziemy latali my tutaj, ja premier i także inni dostojnicy, niech latają sobie samolotami wynajętymi albo samolotami polskich linii lotniczych, nic się nie stanie, proszę bardzo, tak powinno być, my jesteśmy przecież otwarci na to, żeby oszczędzać pieniądze, oszczędzać, w związku z tym nie będziemy kupowali. No ale okazało się w końcu roku 2008, że jednak trzeba zrobić remont. Dlaczego okazało się, że w 2008 roku, 4 miesiące po tych wypowiedziach, że można przecież latać Tu-154 rosyjskimi samolotami, dwoma rosyjskimi samolotami, a po 4 miesiącach okazało się, że nie można już nimi latać, tego do dzisiaj nie wiadomo. Jedno za to wiadomo na pewno, że już wtedy, kiedy ta decyzja została podjęta, czyli jesienią 2008, jedna firma, nazywa się Politelektronik, taka bardzo ciekawa firma, bardzo interesująca, to jest firma, która wtedy była firmą jednoosobową. Ale ta jedna osoba była tylko pozornym właścicielem. Rzeczywistym właścicielem było przedsiębiorstwo lotnicze MiG, rosyjskie przedsiębiorstwo samolotowe, rosyjskie samolotów wojskowych MiG. I ono było właścicielem tego przedsiębiorstwa. Otóż właśnie człowiek z tego przedsiębiorstwa zadzwonił do Samary, do firmy Aviacor na jesieni 2008 roku i powiedział, wiecie co, będzie remont samolotu Tu-154 i to my wygramy ten konkurs na ten remont. To my będziemy to robili. Ten konkurs został ogłoszony w marcu 2009 roku. Ale już w późnym listopadzie, na początku grudnia, firma Politelektronik wiedziała, że to ona to zrobi. Firma, która była de facto firmą rosyjską. Choć jej formalnym właścicielem był Polak oczywiście. Nie chcę tego przedłużać, tych szczegółów, ale chcę, żebyście Państwo sobie zdali sprawę, że remont miał szczególne znaczenie. Miał szczególne znaczenie. Został przekazany formalnie w ręce najbliższego przyjaciela pana Putina, komander Ripaski. Ale tak naprawdę cały nadzór nad tym remontem miały od początku służby rosyjskie.
cały nadzór nad remontem miały od początku służby rosyjskie. Żeby to dokonać, został wydany osobna decyzja została wydana przez ówczesnego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Osobna decyzja została wydana w tej właśnie sprawie, żeby uniemożliwić remont Tu-154 w jakiejkolwiek innej firmie, tylko żeby to była właśnie firma Aviacor w Samarze, której właścicielem był pan Deripaska. Zobaczcie państwo, jak wielką, że tak powiem, całą operację zrobiono, żeby ten samolot, te dwa samoloty, bo remont dotyczył obu samolotów, zarówno Tu-154 numer 101, jak i Tu-154 numer 102, żeby tam trafiły, w te właśnie ręce, nie gdzie indziej, tylko właśnie tam. Chociaż ta firma nawet nie miała dokumentów niezbędnych do remontu. Chociaż ta firma po prostu nie potrafiła tego robić. Był w tej sprawie bardzo daleko idący dowód polegający na samolocie Tu-154 służb słowackich, które przez 5 lat domagały się, żeby został zrobiony ten remont i firma Aviacor nie potrafiła tego robić. W związku z tym podjęto decyzję, żeby służby, przedstawiciele służb Rzeczpospolitej, służby polskie oceniły, czy można to robić, czy nie. I przyszedł raport. Przyszedł raport człowieka z wywiadu polskiego pracującego w Rosji. Tak się przypadkiem oczywiście zdarzyło, że był to dawny żołnierz WSI. To był oczywisty przypadek. I on powiedział, to znakomita firma Aviacor. Ona daje pełną gwarancję, że to zostanie wykonane w najlepszy możliwy sposób. Mówię o dokumentach, które są jawne. Mówię o dokumentach, które są jawne i które są załącznikiem do raportu. Pan Bogdan Klich powiedział, no oczywiście jak wywiad uważa, że tak, no to tak. To aprobujemy to, to dajemy to. Muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo trzeba to powiedzieć. To nie jest tak, że wszyscy to aprobowali, chociaż decydenci tak. Był taki minister. To nie jest człowiek, który, tak powiem, zasługuje na specjalną chwałę, ale w tej sprawie miał absolutną rację. Jest jego dokument. Pan minister Grat napisał do pana ministra Klicha pismo, na którym napisał wprost, cytuję, oddanie tego remontu do firmy Aviacor może skończyć się katastrofą i tragedią. Naprawdę. Tak napisał. Dokument jest. Nie wiem, czy on miał jakiekolwiek podstawy, żeby przewidywać to, co się stało. Nie wiem, co go skłoniło do takiego właśnie zapisania swojego stosunku do tego, ale tak napisał. I to pismo do dnia dzisiejszego jest i jest oczywiście zamieszczone w raporcie. Otóż oddano to w ręce rosyjskich służb. Oddano to w pełni w ręce możliwości ludzi, którzy wówczas działali przede wszystkim na szkodę Polski. Ale warto sobie uświadomić, że ten problem jest jeszcze bardziej skomplikowany i jeszcze bardziej dramatyczny. Bo problem polega na tym, że polscy funkcjonariusze i polscy ministrowie i cały aparat wojskowy, który zajmował się właśnie nadzorem nad remontem tego samolotu, świetnie wiedział, kto, jak i czym się w tej sprawie będzie zajmował. I podpisywali. I zgadzali się na to. I akceptowali to. Warto sobie to uświadomić. A także to, że firma Polelektronik zawarła układ z firmą Maftelecom. Ja wiem, że te nazwy państwu nie muszą wiele mówić, ale obie te firmy,
firmy, a zwłaszcza co do Polit Elektronik, to już wiecie, czy ją była własnością, a ma w Telekom po prostu jej kierownictwo było uzależnione wprost od byłych tajnych współpracowników drugiego zarządu sztabu generalnego, czyli sowieckiej wojskówki, a później wojskowych służb informacyjnych, która kontynuowała tradycję i praktykę sowieckiej wojskówki. I od jednego z szefów wojskowych służb informacyjnych, który od tego momentu przez cały czas miał pełną informację na ten temat, co się dzieje. Pośrednio lub bezpośrednio. Rodzinnie. To też sobie warto uświadomić. To też warto rozumieć i to też warto wiedzieć. Ale przecież są w Polsce sądy, które to rozstrzygają. I rozstrzygnęły rok temu, ile się nie mylę, prawda? Że tłumacze nie mogą być przesłuchiwani. Że tłumacze są objęci absolutnym immunitetem. I w związku z tym nie można przesłuchiwać tej pani, która była tłumaczem podczas rozmów między panem Tuskiem i panem Putinem. Nie można. W najważniejszych momentach całego dramatu. I jej przesłuchać nie wolno. To też pokazuje stan państwa polskiego. Pokazuje, jak nie dokończyliśmy działań, które gwarantują bezpieczeństwo nam. Które sprawiają, że możemy rzeczywiście żyć w państwie zdolnym do przeciwstawiania się agresji, nie narażeni na to, że ktoś z zewnątrz ciągle nami manipuluje. A jak manipuluje? Jak państwo wiecie, ta wizyta katyńska miała być wizytą wspólną. Miała być wizytą, w której razem 10 kwietnia hołd tym, którzy polegli z rąk ludobójców sowieckich, złożą zarówno prezydent Rzeczpospolitej, jak i premier Rzeczpospolitej. Ale pan Putin miał inne zdanie. Ale pan Putin przekazał informację, że on się na to nie godzi. I pan premier Donald Tusk przyjął tę decyzję. I na początku lutego doszło do rozdzielenia tych wizyt, ale nie chodziło tylko o rozdzielenie. Nie chodziło tylko, że jedna się odbędzie 7, a druga się odbędzie 10. Chodziło przede wszystkim, że jedna będzie oficjalną wizytą, w pełni zabezpieczoną, i to jest wizyta premiera Rzeczpospolitej oczywiście, bo on się spotka z premierem Federacji Rosyjskiej, a druga taka prywatna, taka jak chce sobie gdzieś pojechać, to trudno, my mu nie zabronimy. Ale zrobimy wszystko, żeby on tam nie mógł dotrzeć. Ja teraz cytuję słowa, jakie poległy wśród tych, którzy tam zostali zabici. Człowiek mający olbrzymią wiedzę, dlatego że poza tym, że był członkiem aparatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, także pełnił inną służbę, wywiadowczą służbę i miał olbrzymią wiedzę. I to on przekazał informację, że strona rosyjska chce zrobić wszystko, żeby nie doszło do wizyty pana prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu. Tych działań, które miały doprowadzić do tego, żeby pan prezydent nie znalazł się w Katyniu, było więcej. One wszystkie są zanalizowane w raporcie. Wśród nich olbrzymie znaczenie miały różne podanie różnych lotnisk zapasowych. Z jednej strony przekazano lotnikom. I oni w planie lotu zawarli, że te lotniska zapasowe to jest Witebsk i Mińsk. Mińsk białoruski. Ale centrala rosyjska, która kierowała lotami, która odpowiadała za loty, bo wbrew temu, co państwu przekazywano w raportach Maku czy w raportach Millera,
To nie jest tak, że rozstrzygali ci, którzy kierowali lotem w Smoleńsku. Rozstrzygała centrala moskiewska, która przez cały czas miała absolutną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje z tym lotem. I ona decydowała o wszystkim. Główne centrum ruchu lotniczego. I ono decydowało. Otóż centrala rosyjska przekazywała przez cały czas, jak macie ich odesłać na lotnisko zapasowe, to ma być lotnisko moskiewskie. Domodjedowo, Szeremietiewo, a potem dodano jeszcze Wnukowo. I tylko moskiewskie. On ma lecieć z powrotem do Moskwy. Ba! Nawet doprowadzono do tego, że podano dyspozycję wiceambasadorowi polskiemu, który był w tym czasie w Moskwie, pozostał w Moskwie, nie pojechał do Smoleńska, żeby pojechał na Wnukowo, bo ma odebrać pana prezydenta. Taką dyspozycję o godzinie 10, tam 10 chyba, czyli 8:10 czasu polskiego, otrzymał wiceambasador Polski, że ma pojechać dlatego, bo samolot ma wylądować w Moskwie. Kontrolerzy lotu i polscy piloci wiedzieli, z zapasowymi lotniskami ma być Witebsk, który jest oddalony o niecałe 100 kilometrów. To jest 15 minut lotu samolotem. Ale centrala nadawała, że ma być odesłany do Moskwy. To jest pół godziny. To jest różnica, a samochodowa podróż oczywiście to jest wiele godzin. A więc tych działań, które miały sprawić, żeby pan prezydent nie dotarł do Katynia, było dużo, dużo więcej. Ale najbardziej dramatyczne są działania polskich służb, w tym przygotowania do lotu samolotu. Jak państwo wiecie, istnieje tak zwana instrukcja HET, czyli instrukcja, która mówi, jak przygotowywać loty dla osób najważniejszych w państwie. Wśród nich jest bardzo wiele wskazań niesłychanie istotnych, odróżniających badania przeprowadzone i przygotowania przeprowadzone przed lotem samolotu dla w normalnej sytuacji i wtedy, kiedy robią to, kiedy dotyczy to najważniejszych osób w państwie. I wtedy, kiedy dotyczy to najważniejszych osób w państwie, musi być samolot zapasowy. Absolutnie. Nie ma możliwości nie przygotowania samolotu zapasowego. Samolot zapasowy musi być przygotowany tak, że gdyby cokolwiek się zdarzyło, to wtedy osoba, która leci i która jest umówiona z innym prezydentem, z innym premierem na ważne rozmowy, na ważne spotkanie i tak dalej, ona musi móc polecieć. I tak było oczywiście w wypadku pana premiera Donalda Tuska. On tych samolotów nawet miał kilka wtedy przygotowanych. Ale nie było takiego samolotu w wypadku pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie było takiego samolotu. I nie było przygotowanej ekipy pilotów. Nie było, po prostu nie było. Najbardziej wstrząsające jest coś jeszcze innego, że polskie służby nie sprawdziły, jak wygląda lotnisko. Nie sprawdziły, jak wygląda ekipa kontrolerów lotu. W ogóle tam nawet nie weszły. A wiecie dlaczego? Jak to wyjaśniali szefowie służb? No przecież to rosyjskie służby wojskowe za to odpowiadają. To po co my mamy to robić? To jest kwestia, którą szczególnie chcę podkreślić. My sobie dzisiaj nie zdajemy z tego sprawy. Żyjemy w innym świecie. Żyjemy w świecie, w którym już mamy za sobą ponad 5-6 lat władzy, po prostu polskiej władzy. Polskiej władzy. W związku z tym mamy inny świat, inną świadomość. Wówczas olbrzymia część aparatu administracji, także wojskowej, była nastawiona na to, że Rosjanie to są tacy fajni ludzie. To są nasi sojusznicy. To jest ktoś, komu możemy zaufać. Właśnie dlatego pan minister Bogdan Klich mówi, to jak rosyjskie służby to nadzorują, to świetnie. No to jest gwarancja, że wszystko będzie dobrze.
Przepraszam bardzo, takich słów pan Bogdan Klich nie powiedział, to Kosiniak-Kamysz, przepraszam najmocniej. Przepraszam pana Bogdana Klicha, on robił różne inne rzeczy, a takie słowa, taki kierunek działania i do niego przyszło pismo, które mówiło właśnie, że rosyjskie służby będą to nadzorowały. I on powiedział, no tak, no, świetnie, znakomicie, no, o co chodzi? Był wiceministrem wtedy, nie ten, to jego stryj, żeby było też jasne. Tak, tak, tak. Nie, ten się zajmował czym innym, jak wiadomo, sprawami społecznymi, rodzinnymi. A jego stryj był wiceministrem obrony narodowej. Otóż skąd to się wzięło? Skąd to się brało? Ano brało się stąd, że to był okres geopolitycznej próby zmiany miejsca Polski. Zmiany, która miała obejmować przystosowanie Polski do tego, żeby była pośrednikiem między Niemcami i Rosją. W praktyce oznaczało to trzy decyzje kluczowe. Po pierwsze, uzależnienie Polski na trwałe od energetyki rosyjskiej. I to miało zostać zdecydowane podczas spotkania pana premiera Donalda Tuska z panem premierem Putinem 7 kwietnia. I jest komunikat Polskiej Agencji Prasowej, która stwierdza, tak, zatwierdzono to porozumienie, zatwierdzono tę decyzję, która uzależnia Polskę na dziesiątek lat, do 2023 roku. Jeszcze mamy rok trwania tego porozumienia. Jeszcze mamy rok przed sobą trwania tego porozumienia, które wtedy zostało zawarte. Po drugie, stworzenie możliwości przejść granicznych przez Rosjan, głównie na linii Okręg Królewiecki i województwo olsztyńskie, tak, żeby granice Unii Europejskiej były coraz bardziej otwarte na możliwość przekraczania ich przez ludzi z Federacji Rosyjskiej. Po trzecie, to dotyczyło sprawy dramatu katyńskiego. Jak wiecie, Sejm Rzeczpospolitej przyjął uchwałę naturalną, oczywistą, że Katyń był zbrodnią ludobójstwa. I tę tezę także formułował, i słusznie, bo ona jest prawdziwa, pan prezydent Lech Kaczyński podczas rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września 2009 roku w obecności pani Merkel i w obecności pana Putina, który uznał to oczywiście za policzek, na który nigdy się nie chciał zgodzić, do czego się nigdy nie chciał przyznać. Tymczasem pan Donald Tusk zgodził się na to, był gotów się zgodzić na to, żeby uznać, że to nie była zbrodnia ludobójstwa. To może się wydawać szczególne, ale to ma olbrzymie znaczenie dla relacji między Polską a Rosją i dla utrzymania dawnych służb rosyjskich i dawnej tradycji służb rosyjskich w obecnym państwie Federacji Rosyjskiej i jej relacji także do pozostałych państw. Ale była jeszcze jedna sprawa, która jest wstrząsająca. To jest naprawdę wstrząsająca. Mówię także ze względu na pełnioną przez siebie funkcję przez 2 lata ministra obrony narodowej. Otóż przygotowywane było porozumienie między Wojskiem Polskim, Sztabem Generalnym i Wojskiem Rosyjskim, Rosyjskim Sztabem Generalnym. Porozumienie, które zostało uzgodnione podczas obecności przedstawicieli Polskiego Sztabu Generalnego w Moskwie w dniach 22-24 marca, a miało zostać zatwierdzone i podpisane ostatecznie podczas obecności szefa sztabu Federacji Generalnego Federacji Rosyjskiej w Polsce 19 maja 2010 roku. To porozumienie między innymi zakładało, poza wymianą doświadczeń, poza współpracą, także to, że
siły wojskowe Rzeczpospolitej Polskiej i siły wojskowe Federacji Rosyjskiej będą wspólnie podejmowały akcje interwencyjne na rzecz pokoju. Będą wspólnie podejmowały akcje interwencyjne na rzecz pokoju. Taki jest zapis. Ten dokument istnieje. To jest, to pokazuje i to chcę, mówię o tym dlatego, żebyście Państwo zrozumieli, jak daleko szła linia polityczna rządu pana Donalda Tuska, jak była zaangażowana w uzależnienie Polski w fundamentalnych sprawach. Bo przecież energetyka, bo przecież przeszłość związana z ludobójstwem Polaków przez Rosjan, przez Sowietów, bo przecież siła militarna i relacja między Polską a Rosją w sytuacji, gdy jesteśmy członkami NATO, w sytuacji, gdy jesteśmy członkami NATO, ma znaczenie fundamentalne. Więc cóż się dziwić agenturze oraz takim normalnym urzędnikom, którzy jak słyszą, że coś takiego ma się dziać, no to dla nich Rosjanie są tymi, z którym trzeba ufać, z którymi trzeba współpracować, którym można powierzyć los prezydenta, który nie wiadomo, dlaczego się temu przeciwstawia. No dlaczego on nie chce sojuszu energetycznego z Rosją? Dlaczego on próbuje zawrzeć sojusz nie wiadomo z kim, z jakimiś państwami środkowoazjatyckimi? Z jakimś Azerbejdżanem, z jakąś Gruzją, tworzenie jakiegoś tak powiem, wspólnego przesyłu gazu czy ropy naftowej ze Środkowego Wschodu, przecież to bez sensu. Tutaj mamy Rosję, z Rosją mamy współpracować. Musimy stworzyć przecież wiele wymiarów, mamy sojusz NATO, to zróbmy sojusz z Rosją, prawda? Jest taka formacja, która mówi, że Polska powinna równocześnie być uzależniona w różne strony. Jest taka formacja. Jeszcze do tego mówi, że nazywa się narodowa. A powinna się nazywać Tuskowa w takim razie, a nie narodowa. Otóż to jest atmosfera, to jest sytuacja, w której była realizowana ta wizyta. Chcę, żebyście to Państwo zrozumieli, że już wtedy nie wiem, kto co wiedział, naprawdę, i nie chcę nikogo o to oskarżać ze strony polskiej, ale stworzono sytuację, która umożliwiała, która sprawiała, stworzyła podkład pod to, co się zdarzyło, pod to, do czego doszło, pod to, co doprowadziło do tego, że wysadzono lewe skrzydło, a następnie centropłat, i doszło do zabicia polskiej elity narodowej. Jeżeli można, ja bym teraz podszedł tam i jeszcze tylko dwa słowa powiem związane z metodologią pracy. A za chwileczkę pokażę Państwu kilka rzeczy, tak żebyście mogli zobaczyć część materiału dowodowego. Otóż, proszę Państwa, to jest jedyna taka katastrofa lotnicza w historii lotnictwa. Na czym polega jej wyjątkowość? Nie tylko, o czym trochę mówiłem, na tym, że ona jest uwarunkowana politycznie. Mówię to do tych, którzy mówią, och, politycy się tym nie powinni zajmować, w żadnym wypadku, skądżesz? Nie, nie politycy, nigdy. No oczywiście, poza panem Millerem, który był ministrem spraw wewnętrznych, nadzorował Biuro Ochrony Rządu, które nie sprawdziło lotnisk, w związku z tym był za to odpowiedzialny. Ale to nie wszystko, jak Państwo wiedzą. Będę o tym jeszcze mówił. Całe badanie ze strony polskiej było nadzorowane bezpośrednio przez pana Donalda Tuska. Bezpośrednio. On doprowadził do zmiany prawa, które przedtem sprawiało, że to przewodniczący komisji i minister obrony narodowej nadzorowali badanie. Prawo zostało zmienione tak, że to premier nadzorował badanie przez cały czas. Stworzono specjalny organ
w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej specjalny zespół ministerialny, który miał kompetencje nadzorowania wszystkich szczegółów badania, a przewodniczącym tego organu był oczywiście Donald Tusk. Ba, a prawo, ustawę zmieniono w ten sposób, że to pan premier zatwierdzał raport. Czyli pan premier miał prawo zmienić ten raport jak chciał. Bo gdyby nie zatwierdził, to by go nie było. Otóż mówię o tym dlatego, że aspekt polityczny tego dramatu jest niebywały w stosunku do dotychczasowych innych katastrof, z jakimi mieliśmy do czynienia w historii lotnictwa. On był uwikłany od początku właśnie w geopolityczną zmianę, jaką realizować chciał pan Donald Tusk. Zmianę polityki i zmianę miejsca Polski, czemu przeciwstawiał się, dzięki Bogu, choć za cenę własnego życia, pan prezydent Lech Kaczyński. Przeciwstawiał się. Mówił, że się nigdy nie zgodzi na takie porozumienie energetyczne, które Polskę uzależni od Rosji, że nigdy się nie zgodzi na to, żeby zrezygnować z tego, że to było ludobójstwo. I że oczywiście nie dopuści do tego, żeby Wojsko Polskie podejmowało działania zbrojne razem z Wojskiem Rosyjskim w tak zwanych akcjach pokojowych. Tam jeszcze jest druga, przepraszam, jeszcze jest druga forma, kryzysowe, działania kryzysowe, pokojowe i kryzysowe. Tak to jest zdefiniowane. Otóż te decyzje, jakie były podejmowane później, po tragedii, oddawały całe badanie w ręce rosyjskie. Bezprawnie, ze złamaniem wszystkich zasad prawnych. Przede wszystkim oczywiście porozumienia polsko-rosyjskiego z 1993 roku, które mówiły, że badanie katastrof lotnictwa polskiego i rosyjskiego będzie wykonywane przez wspólną komisję. Łączną komisję. Taka komisja nawet powstała. Działała przez półtora dnia w Smoleńsku. Bowiem tak długo, póki tam był pan generał Bajnietow reprezentujący Miedwiediewa, tak długo oni zgadzali się na to, że będzie wspólna komisja. Z chwilą, kiedy to zostało zastąpione przez panią Anodinę i przedstawicieli pana premiera Putina, została dokonana zmiana, straszna zmiana. Będzie to pokazane za chwileczkę. Taka, że aż trudno jest sobie wyobrazić, żeby coś takiego miało miejsce, ale miało miejsce i też pokazuje dobrze, jak działali wówczas niektórzy wojskowi. Pan pułkownik Edmund Klich, który został tam wysłany przez Donalda Tuska. Edmund Klich, który nie miał w ogóle żadnych praw, żeby badać tę tragedię, żadnych, bo kierował komisją cywilną, a nie taką, która badała katastrofy wojskowe. Tymi? Zgadza się. Przyszedł ze spotkania telewizyjnego z panem Putinem i powiedział polskim przedstawicielom, polskim specjalistom: panowie, zmieniamy strukturę, pan Putin mianował mnie reprezentantem kierującym polską komisją. Pan Putin mianował go szefem polskiej komisji. I on mówi, że w związku z tym oni się mają go słuchać. A oni milczą. Znaczy, czy państwo sobie to wyobrażacie? Znaczy, jaka była świadomość wówczas? Co takiego się działo w głowach tych ludzi? Co takiego się działo w głowie pana Bogdana Klicha, ministra spraw obrony narodowej, który miał obowiązek natychmiast powołać komisję badania wypadków lotniczych lotnictwa państwowego? Ustawa tak mówi. A on przez 5 dni jej nie powołał właśnie po to, żeby umożliwić te operacje, które sprawiły, że tam zostali wysłani ludzie, którzy nic z tym nie mieli mieć wspólnego. Ale jedno mieli, słuchali Donalda Tuska i słuchali tych słów, które będą za chwilę przywołane raz jeszcze Donalda Tuska, kluczowych, który wysyłając tam Edmunda Klicha mówi: pamiętaj,
Pamiętaj, największą groźbą dzisiaj, największym zagrożeniem, największym niebezpieczeństwem jest to, że Polacy myślą, że to mogli zrobić Rosjanie. To jest największe niebezpieczeństwo. Człowiek, który zostaje wysłany po to, żeby badać tę tragedię, dostaje jako, że tak powiem, instrukcję, żeby uważał, bo nie może nic takiego zostać pokazane, co może potwierdzić to, że ci Polacy, którzy tak właśnie myślą, jest prawdą, bo to jest straszliwe zagrożenie dla państwa polskiego. Największym zagrożeniem jest to, że może się okazać, że to Rosjanie. I to mówi premier, dając instrukcję, jak badać. Czy dziwicie się w związku z tym, że następny przewodniczący po Edmundzie Klichu, który objął przewodniczenie komisji badającej tę tragedię w końcu kwietnia, pan minister ówczesny spraw wewnętrznych, Jerzy Miller, w instrukcji, jaką daje członkom komisji, mówią: pamiętajcie, nasz wynik badania ma być taki sam jak rosyjski, bo inaczej ukręcicie sobie bicz na własne plecy. To jest cytat. Bicz na własne plecy. Jest jeszcze jedno stwierdzenie, które chcę państwu przeczytać, które jest, no, może w jakimś wymiarze w dniu dzisiejszym szczególne. Naprawdę szczególne. Ale wtedy zostało powiedziane. Panie profesorze, odwołuję się do pana wspaniałego dzisiaj wystąpienia. Mówi pan Jerzy Miller do swoich podwładnych, do członków komisji. To jest 28 kwietnia 2010 roku. Jeżeli Komisja Europejska będzie rozmawiała na przykład o nowej umowie międzynarodowej z Rosją, a jest taka teraz negocjowana, jako z państwem spoza Unii Europejskiej, to możliwe będzie, że będziemy mieć podpowiedź. Komisja jest niezależna, ale będzie miała jakąś podpowiedź. To ciekawe, prawda? No więc, że będziemy mieli podpowiedź, poczekajcie jeszcze miesiąc, dwa miesiące. Skończymy te negocjacje, umowa będzie podpisana, to wtedy sobie publikujecie, co będziecie chcieli. To wtedy opublikujecie to do końca. Po co? No, żeby rozmowy brukselsko-moskiewskie zakończyły się w bardziej sprzyjającej osiągnięciu końcowego sukcesu atmosferze. Warto sobie uświadomić, że to, co się działo po dramacie smoleńskim, to nie była tylko decyzja Donalda Tuska. To było także patrzenie na to, jaka jest nasza relacja do Unii Europejskiej, bo to nie była decyzja Unii Europejskiej, mam nadzieję, tylko to był sposób podejścia do Unii Europejskiej ówczesnego rządu. Oni uważali, że można oddać życie prezydenta Rzeczpospolitej w ręce służb rosyjskich i uważali, że można oddać wynik badania w ręce Komisji Europejskiej. Taki to był rząd. Taka to jest formacja. Taki to jest kierunek działań. Powtarzam, my dzisiaj już sobie tego nie wyobrażamy. Dla nas dzisiaj to jest jakaś fantazja. To jest jakieś coś nieprawdopodobnego, żeby to było możliwe. Ale tak było. Tak rzeczywiście było. Jak już powiedziałem na samym początku, chcę do tego wrócić. Problemów związanych z dramatem smoleńskim, począwszy od wielkiej polityki, skończywszy na problemach personalnych, poszczególnych osób, ich zachowaniach, na identyfikacji wszystkich ludzi zaangażowanych w to, jest naprawdę bardzo wiele. I jestem przekonany, że badanie tego wszystkiego będzie trwało jeszcze i będzie angażowało bardzo wielu naukowców, bardzo wiele osób, które same chcą do tego podejść i tak dalej. Ale to, co było naszym głównym obowiązkiem, to było stwierdzenie przyczyny. To było stwierdzenie, czy kłamstwo smoleńskie, które uruchomił pan Donald Tusk,
ma cokolwiek wspólnego z prawdą, czy też jest po prostu częścią operacji rosyjskiej, operacji dezinformacyjnej. Teraz Państwu pokażę część materiału dowodowego, oczywiście część, nie będę zabierał Państwu tak wiele czasu. Przedtem jeszcze tylko właśnie jedną rzecz muszę dodać o metodologii. Otóż ten dramat był zasadniczo odmienny od wszystkich katastrof lotniczych. Na czym ta odmienność polegała? Nie tylko na wybuchu. Polegała także na tym, że nie ma takiego przypadku dotychczas, nie było takiego przypadku dotychczas, żeby badający nie dysponowali prawdziwymi zapisami bądź czarnych skrzynek, bądź innych rejestratorów lotniczych, bo poza tak zwanymi czarnymi skrzynkami, których jak wiecie są dwie, jest tych rejestratorów, czyli urządzeń, które rejestrują jakieś tam fragmenty parametrów, bądź parametrów lotu, bądź różnych innych urządzeń, bądź wymiany zdań, jest naprawdę bardzo wiele. W tym także tak zwana polska czarna skrzynka, o której jeszcze za chwileczkę dwa słowa powiem. Otóż we wszystkich wypadkach te urządzenia są, nie ma nikt wątpliwości, że są prawdziwe. Dlaczego? Dlatego, bo obowiązuje zasada i ona jest respektowana absolutnie przez wszystkie państwa, że podjęcie, czyli znalezienie i otwarcie tych rejestratorów parametrów lotu czy też mowy jest robione zawsze przez dwie strony, czyli zarówno przez tych, na których terenie to się zdarzyło, jak i tych, którzy są poszkodowani. Obie strony muszą być przy podjęciu tych czarnych skrzynek i innych rejestratorów lotu. Żaden z rejestratorów lotu Tu-154 nie był podejmowany przy obecności polskiej. Żaden. Żaden. To nieprawdopodobne, ale tak naprawdę było. Nawet była wydana, polecenie było wydane i tutaj muszę oddać, tak powiem, panu Bogdanowi Klichowi. On wydał poprzez konsula jeszcze przed godziną 12 polecenie tym, którzy byli Polakom, którzy byli na miejscu, polecenie, żeby, tak powiem, zastrzegli, żeby Rosjanie nie podnosili czarnych skrzynek. I on się udał do nadzorującego wówczas działania służb rosyjskich, ten przedstawiciel Biura Ochrony Rządu tak naprawdę, i przekazał tę informację. A tamten powiedział, spadaj, my mamy własne zasady i własne reguły. I on przyszedł i przytelefonował, ale on mi powiedział, spadaj, bo my mamy własne. I na tym się skończyło. I na tym się skończyło. Pana Bogdana Klicha stać było, i to szapoba, żeby wydać, w ogóle wiedział, że powinien to wydać. Wydał świetnie, ale na to, żeby wyciągnąć konsekwencje, żeby zobaczyć, że oni nie chcą, w związku z tym trzeba podjąć szczególne działania, żeby zapobiec temu, że one zostaną sfałszowane, no to już przekraczało ówczesne możliwości członków rządu pana Donalda Tuska. W związku z tym metodologia badań musi zakładać, że te parametry lotu czy inne zapisy mogą być sfałszowane, bo powtarzam Państwu, wszystkie rejestratory były podnoszone przez Rosjan bez Polaków. Ba, także otwarcie później w Moskwie tak zwanych czarnych skrzynek odbywało się w ten sposób, że Polacy nie mieli żadnej możliwości tego zweryfikowania. Do dzisiaj nie ma żadnego protokołu z otwarcia tych czarnych skrzynek wypełnionego, sporządzonego przez stronę polską, chociaż był tam wśród nich prokurator, ale nie ma protokołu. Oni nie zrobili zdjęć, nie zrobili filmów, nic. Zero. Przesłuchiwałem tych ludzi. I ten, który był tam na miejscu, powiedział mi, ja nie słyszałem całości zapisu. Rosjanie włączali magnetofon co kilka minut i dawali próbkę sekundową dźwięku,
a później słuchali sami w słuchawkach. Ja nie słyszałem. Czyli krótko mówiąc, nie tylko, że żadnego Polaka nie było przy podjęciu żadnych skrzynek, to też nikt nie słyszał oryginału. Nikt z Polaków nie słyszał oryginału i nikt nie widział oryginału. Warto to wiedzieć. Stąd metodologia badania musi być inna. Oczywiście trzeba badać czarne skrzynki. Robiliśmy to, zabrało to masę czasu. Masę czasu. Jest nieprawdopodobnie trudne, ponieważ dysponujemy tylko kopiami. Polska nie dysponuje oryginałami czarnych skrzynek. Dlaczego? No dlatego, że pan minister Miller podpisał porozumienie z Rosją 31 maja, w którym zgodził się na to, żeby czarne skrzynki zostały w Rosji. I już. I koniec. W zamian za to dostał kopię zapisu. Ale czarne skrzynki zostały w Rosji. Widzę, panie profesorze, że pan się dziwi. No to chcę dodać jeszcze jedną rzecz, której pan zapewne nie pamięta, tak jak większość z nas nie pamięta, a która miała miejsce i która pokazuje, skąd ta nienawiść. Skąd tego całego bloku nienawiść. 8 maja 2010 roku w Sejmie Rzeczpospolitej odbyło się głosowanie. Głosowanie nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości, żeby Polska przejęła badanie katastrofy smoleńskiej. To jest zgodne, nawiasem mówiąc, z konwencją chicagowską. Konwencja chicagowska dopuszcza taką możliwość. Wiecie, jaki był wynik? Wszyscy posłowie koalicji rządzącej PSL i Koalicja Obywatelska oraz SLD, wszyscy głosowali za tym, żeby zostawić to Rosji. Głosowali, podnosili rękę, naciskali guzik. To nie jest tak, że gdzieś coś powiedzieli w telewizji. To nie jest tak, że coś gdzieś tam szepnęli, coś im się wyrwało, w czymś się pomylili. Nie, to nawet gdyby się pomylili, to by później mogli złożyć oświadczenie. Przepraszamy, pomyliliśmy się, nieprawda, trzeba zrobić, prawda, raz jeszcze to głosowanie, chociaż tylko w swoich sprawach je robią. Reasumpcję, prawda? Nie. Oni wszyscy głosowali za tym, żeby zostawić to w rękach rosyjskich. A teraz wśród tych okrzyków nienawiści, wśród tych haseł nienawiści, które, że tak powiem, są znormalizowane i codziennie się z nimi spotykamy, jest okrzyk, gdzie jest wrak? Odpowiedzcie im. Tam, gdzie go daliście. Tam, gdzie wasi posłowie zagłosowali. Tam on jest. Bo to wy to zalegalizowaliście. Wy to im daliście. A więc ta metodologia musi wziąć pod uwagę, że ten materiał jest sfałszowany i jego analiza musi być bardzo, bardzo, że tak powiem, szczegółowa. My zidentyfikowaliśmy przynajmniej 4 przypadki sfałszowania poszczególnych zapisów w skrzynce parametrów lotu, czyli w skrzynce, która zapisuje działania czujników mówiących o sposobie działania poszczególnych mechanizmów samolotu. Steru kierunku, steru wysokości, prędkości obrotów silników poszczególnych i tak dalej, i tak dalej. Poszczególnych jakby urządzeń, na podstawie których można odtworzyć zachowanie samolotu, jego wysokości, etc., etc. Zachowanie samolotu i to jest jedna skrzynka i skrzynka głosowa, w której też zostały zidentyfikowane te miejsca, które były potencjalnie sfałszowane. To bardzo żmudna, bardzo trudna i naprawdę bardzo odpowiedzialna analiza, ale sprawiająca ten pakiet materiału dowodowego jest pakietem szczególnym. Ale jest drugi pakiet, który odegrał fundamentalną rolę, tamten zresztą też, ale fundamentalną rolę w naszych badaniach i na których skupiona została jakby główny wysiłek. To jest rekonstrukcja samolotu. Niestety ona nie mogła zostać zrobiona w sposób fizyczny, no bo właśnie oni przegłosowali, że samolot zostanie tam. My jako komisja, po powołaniu przeze mnie tej podkomisji w 2016 roku, jako podkomisja zwróciliśmy się oczywiście do Rosji, żeby nam zwrócono wrak. Nie zgodzili się. To zwróciliśmy się, żeby nam pozwolono tam pojechać i dokonać rekonstrukcji na miejscu. Razem z nimi, proszę bardzo, niech będą przy tym.
Możemy to zrobić, tylko że my chcemy dokonać rekonstrukcji, bo to jest jeden z najważniejszych czynności, którą trzeba zrobić przy badaniu tego typu katastrofy. Czyli sprawdzić, w którym miejscu i czy są jakieś ślady zniszczenia, wybuchu, uderzenia, no czegoś, co może być przyczyną katastrofy. I to jest też zawarte we wszystkich, że tak powiem, zasadach badania tego typu katastrof. Wiecie, co oni nam odpowiedzieli? Bo odpowiedzieli, pani Janodina odpowiedziała oczywiście, że ona się nie może na to zgodzić. Że ona się nie może na to zgodzić, dlatego, bo takie badania sprawiłyby, że być może byśmy zmienili kształt poszczególnych odłamków, badając je. W związku z tym ona nie może wyrazić takiej zgody. Ona, która jest odpowiedzialna za fałszowanie, przecinanie, niszczenie tego szczątków tego samolotu na miejscu, żeby ukryć te działania, które oni podejmowali, żeby sfałszować przebieg wydarzeń. Wśród tych działań, muszę to powiedzieć, zanim jeszcze pokażę inne rzeczy, ale muszę to powiedzieć, bo to jest tak nieprawdopodobne, że to się w głowie nie mieści. Oni przenieśli o 20 metrów część stabilizatora tylnego. O 20 metrów do przodu, żeby ukryć fakt, że on się oderwał, zanim pojawiła się pierwszy moment uderzenia w ziemię. Żeby jak powiem, nie było pokazane, że samolot zaczął się rozpadać i to nie tylko skrzydło, prawda, ale w ogóle zaczął się rozpadać dużo wcześniej, nim uderzył w ziemię. W związku z tym oni to przenieśli i zrobili zdjęcie oczywiście, prawda, tutaj ono jest zawarte w ich raporcie, etc., etc. Gdy to zostało ujawnione, a przedstawiliśmy to jako fałszowanie po prostu materiału dowodowego panu Laskowi, no bo oni oczywiście w swoim raporcie Miller też to zawarli, to on powiedział, nie, to jest po prostu nie żadne fałszowanie, chodziło tylko o to, żeby po prostu był mniejszy obszar, w którym trzeba chodzić i badać, żeby ułatwić badania, żeby były skuteczniejsze. O, no dobrze, żebyście państwo to wiedzieli. Więc badanie samolotu, rekonstrukcja samolotu, olbrzymia, gigantyczna praca. Praca, która nie jest skończona. Zrobiliśmy to w 60 mniej więcej procentach. Olbrzymi wysiłek. Olbrzymi, gigantyczny, nieprawdopodobny zupełnie, ale taki, który pokazuje główny materiał dowodowy. Pozwólcie, że teraz to pokażę. Bez kartki i konkrety. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Na razie dziękuję. Więc chciałbym państwu, oczywiście to będzie tylko... Proszę? Tak, świetnie. To będzie oczywiście tylko fragment, ale jak słusznie powiedziały panie, dziękuję za przypomnienie mi, to już jest 1,5 godziny, w związku z tym, a państwo... Macie też odporność naturalną ograniczoną, a ja mam jeszcze inne obowiązki, bo mam spotkanie jeszcze dzisiaj we Wrocławiu, więc to jest analiza dachu. To jest analiza dachu samolotu, który został odtworzony w ponad 60%. Tutaj macie państwo zaznaczone miejsca, 4, gdzie jest główne skupisko loków powybuchowych. Te czerwone linie, te jakby miejsca okrągłe pokazują miejsca, w których których dach został wysadzony, nie tylko wysadzony, ale też widać loki powybuchowe. Dlaczego to jest ważne? Loki powybuchowe, które zaraz państwu pokażę, są podpisem eksplozji. W całej światowej literaturze lok powybuchowy jest dowodem bezspornym, bezdyskusyjnym dowodem eksplozji. Takich loków powybuchowych, jak tu można powiększyć, żebyście państwo mieli to większe, można by... W Wordzie się nie da. No bardzo przepraszam, nie wiem, czy to dobrze widzę, ale ponieważ tych loków jest kilkadziesiąt, to zobaczycie państwo też takie, które są, no tu jest, boję się, że za mały dla zobaczenia przez wszystkich z państwa.
Proszę? Prawy dolny róg. Prawy dolny, a jest rzeczywiście. O, no oczywiście, że jest. Przepraszam, ale właściciel komputera powiedział mi, że nie można, więc ja się słucham. Nie wiem, czy jeszcze bardziej nie można. O, widzicie Państwo? To jest właśnie lok powybuchowy, potrójnie zakręcony. Takich loków trochę mniej lub nawet bardziej zakręconych zostało zidentyfikowanych w, tutaj macie następny, mniej zakręcony, nie trzykrotnie, prawda, ale też lok powybuchowy. Tutaj macie z innej strony ten sam lok i mniejszy lok powybuchowy. To wszystko są części sufitu. Tu po lewej stronie macie lok powybuchowy. Tu jest on pokazany bardziej z bliska. Kilkadziesiąt takich loków powybuchowych zostało przez nas zidentyfikowanych na tym, na tej części, wierzchniej części samolotu. No zaraz, czy to się da? O, tak. I tak. O, widzicie Państwo? On jest jeszcze bardziej, że tak powiem, skomplikowany, też wielokrotnie skręcony. Takich, powtarzam, zidentyfikowaliśmy kilkadziesiąt. Niektóre niesłychanie, że tak powiem, widoczne, inne mniej, ale wszystkie potwierdzające, znowu może go trochę otworzę dalej, żebyście Państwo go mogli obejrzeć. O. Wszystkie jednoznacznie wskazujące na eksplozję, która nastąpiła w centropłacie i wysadziła dach samolotu. No, jeszcze jeden. Moment. Jeszcze jeden też, tu chyba czterokrotnie wręcz zawinięty. Czy widać, czy go mam jeszcze próbować powiększyć? Tak? Dobrze. To jest, powtarzam raz jeszcze, bezdyskusyjny, bezsporny, o, ten widać bardzo dobrze, prawda? Materiał potwierdzający, iż to eksplozja doprowadziła do zniszczenia samolotu. Żadne inne uderzenie, a to są już eksperymenty, które my przeprowadziliśmy dla zbadania, jaki materiał wybuchowy jest niezbędny, żeby zniszczyć samolot. Okazało się, że ten materiał, który znaleziono na szczątkach samolotu, czyli heksagen, pentryt i trotyl, właśnie on został znaleziony. Nawiasem mówiąc, badania, które zostały dokonane, jeśli chodzi o kwestie eksplozji, nie tylko dotyczą samego wybuchu i rodzaju materiału wybuchowego, ale także mechanizmu wybuchu, który został przez naszych ekspertów zidentyfikowany i określony w raporcie. Tu nawiasem mówiąc, żebyście Państwo, to może warto, żebyście zobaczyli, to jest tylna część tylnego kadłuba. Ona wyglądała tak, my to przedstawiliśmy, żebyście Państwo zobaczyli, jak Rosjanie niszczyli. Te części, te z prawej i z lewej strony, zostały odcięte. Odcięte, tak żeby nie było tego widać. Tak żeby nie było widać, że ta tylna część kadłuba na skutek wybuchu przewróciła się do góry nogami i burty oraz sufit zostały wywinięte na zewnątrz. Aby sprawdzić,
czy to nie jest czasami może prawdziwe. O, no tutaj macie Państwo dalej loki powybuchowe. Tutaj. Tutaj. Aby sprawdzić to, została dokonana symulacja poprzez rekonstrukcję metodą elementów skończonych przez dwie instytucje. Przez amerykańską instytucję, Krajowy Instytut Badań Lotniczych oraz przez, na wszelki wypadek, bo to jak Państwo wiecie, w takich sprawach im więcej jest źródeł, w których się zbada i instytucji, które bada, i to tym bardziej mamy gwarancję, że wynik jest wiarygodny i na wszelki wypadek także ten sam model oparty na właśnie metodologii elementów skończonych. Ta metoda wymagała wykreowania ponad 30 milionów elementów skończonych, żebyście wiedzieli, jaka to jest skala. Największa skala w historii badań katastrof lotniczych, jaka w ogóle miała miejsce. To kosztowało. Tak, to kosztowało duże pieniądze. Ale ta metodologia łącznie z tym modelem jest własnością Polski i będzie mogła być stosowana przez polskie instytuty badawcze dla weryfikowania, że tak powiem, wszystkich zagrożeń w katastrofach lotniczych. Więc w ten sposób uzyskaliśmy dla Polski także na zawsze już, o ten jest, że tak powiem, niesłychanie wyrazisty, na zawsze będziemy już mogli tę najnowocześniejszą metodologię stosować i nią się posługiwać. Teraz, jeżeli Państwo, i te symulacje mają olbrzymie znaczenie, dlatego, bo pokazują zasadnicze różnice między tym, co widzimy na wrakowisku, czyli co się stało z samolotem naprawdę, i tym, co opisała pani Anodina w raporcie MAK i co opisał pan Miller w raporcie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Donalda Tuska. Nazywam to tak, żebyście Państwo wiedzieli, dlatego, bo proszę Państwa, muszę to powiedzieć, bo musimy być uczciwi wobec tych ludzi. Mówię o tych ekspertach lotniczych, głównie wojskowych, bo to głównie oni tak się zachowywali. Ta komisja ostatecznie obejmowała zarówno ekspertów wojskowych, jak i ekspertów lotnictwa cywilnego, ale głównie eksperci wojskowi przeciwstawiali się temu dążeniu Millera, żeby podporządkować wszystko Rosjanom. Będę za chwileczkę pokażę Państwu ich wypowiedzi, jak oni oceniają pracę pana Millera. No to te wypowiedzi są jednoznaczne. My mamy nagrania ich dyskusji w trakcie badań i chcę bardzo jasno powiedzieć, że większość ekspertów wojskowych przeciwstawiała się kłamstwu smoleńskiemu. Naprawdę tak było. Ale potem doszło do głosowania. I wtedy już było inaczej. Ale jest świadectwo, że tak powiem, tego, że oni przynajmniej rozumieli, wiedzieli, że to jest kłamstwo. Wiedzieli, że to jest oszustwo. Wiedzieli, że to jest po prostu nieprawda i że tak nie można. Ale presji politycznej ostatecznie podlegali, jak wielu przecież w Polsce. Także no, mówię to dlatego, że trzeba, znaczy nie wszyscy z nich są oszustami. O, to jest nieprawda, tak na nich patrzeć nie należy. Choć oczywiście odpowiedzialność za kłamstwo ponoszą. To a propos naszej dyskusji wczorajszej co do różnych problemów. Jeśli Państwo pozwolicie, teraz pokażę kilka symulacji zrobionych przez Krajowy Instytut Badań Lotniczych amerykański, ale chcę, żebyście sobie zdali sprawę, dlaczego to zostało przez nas zrobione. Dlatego, bo chodziło o porównanie, jak mówiłem, tego, co jest na wrakowisku, z tym, jakie dane fizyczne podała
komisja pani Janodiny i komisja Millera i czy według, jeżeli się zrobi symulację pokazującą, że samolot uderza w ziemię, według tych danych, jakie oni zrobili, jak będzie wyglądała katastrofa? Okazuje się, że oni opisali jakąś inną katastrofę. Możecie to państwo, niektóre z tych, oczywiście nie wszystkie. No to jest właśnie tylna część kadłuba. Tutaj zaznaczone są te miejsca, gdzie ona była odcinana, a niżej jest pokazane, jak wygląda ta sama część na symulacji. Jak państwo widzicie, w rzeczywistości burty były rozerwane na zewnątrz. Na zewnątrz burty i wierzchnia część dachu. A w symulacji wbijają się do środka. Jak państwo widzicie tutaj, wszystko idzie do środka oczywiście. Wszystko idzie do środka, a nie na zewnątrz. To jest naturalne i tego się należało spodziewać, ale pani Anodina jakby nie sądziła, że ktoś kiedykolwiek to będzie badał. To są bardzo ważny element dowodowy, drzwi wbite w ziemię, jak państwo widzicie, prosto, na metr głęboko. Także pierwszego dnia w ogóle nawet nie wiedziano, że one tutaj są. I obok jest symulacja robiona przez ten instytut, pokazująca, że on leci, te drzwi lecą do przodu jeszcze z prędkością 60 metrów na sekundę, dużo dalej niż ma miejsce, bo tutaj jest pokazane miejsce, w którym one się powinny wbić. I one się tutaj wbiły rzeczywiście, ale na symulacji lecą sobie dalej do przodu i wbijają się, nie wbijają się, tylko upadają płasko na ziemię dużo dalej. To jest co innego, tak, ale to jest porównanie ogona samolotu. Tutaj macie państwo na dole ogon samolotu na wrakowisku. Ogon samolotu na wrakowisku. Tak wygląda ogon, odwrócony zresztą do góry nogami. A symulacja, która jest na górze, pokazuje, że według parametrów Millera i Maku dzieje się coś zupełnie innego. Silnik, który jest środkowy silnik, który jest wewnątrz ogona, wywija się na zewnątrz i niszczy część ogona, jak państwo widzicie. Zupełnie inny kształt tego zniszczenia. Tutaj macie państwo pokazane na dole, iż tak zwana gruć ciśnieniowa zostaje przy ogonie samolotu. A tak było na wrakowisku. Na symulacji ta sama gruć jest nie przy ogonie, ale przy tylnej części kadłuba. To jest ta gruć ciśnieniowa, ta sama, którą państwo tutaj możecie oglądać. O, to jest ta gruć ciśnieniowa, tu jest ogon. Ona tutaj się pozostała na skutek eksplozji, wbita została niejako do ogona. A na symulacji pozostaje jako część kadłuba, o czym świadczy także tutaj jest pokazana ta tylna część kadłuba. Widać, że ona jest na zewnątrz przezierna, że tak powiem. Można ją na zewnątrz przeglądać. Tak więc to są niektóre porównania tylko, jest oczywiście dużo więcej, ale nie chcę państwu teraz zamieszczać, pokazujące, że katastrofa zupełnie inaczej przebiegła w rzeczywistości, niż wynika to z parametrów lotu, jakie przypisał katastrofie raport pani Anodiny i raport Millera. Teraz, jeżeli państwo pozwolicie, dwa słowa tylko na temat tego, jak wyglądało zachowanie Komisji Millera.
Tu jest ten dokument pana Grada, o którym mówiłem, ministra skarbu, który jednoznacznie stwierdza, że dojdzie do tragedii. Przepraszam bardzo, bo ja... Żebyście zobaczyli, to jest jego pismo z jego podpisem. I on stwierdza, mogą... a tym samym stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w naszym państwie, jeżeli oddamy to panu Deripasce. Tak słusznie napisał ten. A teraz kilka kwestii związanych z badaniem tej tragedii. Jak wyglądało podjęcie decyzji w sprawie konwencji chicagowskiej? Ta decyzja de facto została podjęta jeszcze przed południem 10 kwietnia. O godzinie między 10 a 10.30 do pana Tuska dzwoni pan Putin. Według pana Tuska nie padły żadne słowa, żadne porozumienia, żadne decyzje, ale tak się dziwnie złożyło, że dosłownie pół godziny później do ministra infrastruktury, pana Cezara Grabarczyka, nadzorującego Komisję Badania Cywilnych Katastrof, telefonuje pan Igor Lewitin, minister transportu Federacji Rosyjskiej. I w trakcie tej rozmowy zostaje podjęta decyzja, że do ministerstwa zostaje wezwany przewodniczący Edmund Klich, badający cywilne katastrofy, w celu omówienia sytuacji związanej z katastrofą oraz jego udziałem w badaniu jej przyczyn. I członkom tej jego komisji przekazane zostaje polecenie, żeby nigdzie nie wyjeżdżali, żeby pozostali w dyspozycji i żeby nie kontaktowali się z żadnymi mediami. Następnie o godzinie 12 zastępca Anodiny, pan Morozow, kierujący tym komitetem pani Anodiny, dzwoni do pana Edmunda Klicha, właśnie szefa tej cywilnej komisji, i mówi, że będziemy badali według konwencji chicagowskiej. A ten mówi, no tak, oczywiście według konwencji chicagowskiej, ona jest najlepsza, tak będziemy to robili. A równocześnie pan Donald Tusk rozmawia telefonicznie nie tylko z Putinem, ale o 12 także z prezydentem Federacji Rosyjskiej, panem Miedwiediewem. I wyobraźcie sobie, to może dziwnie zabrzmi, ale tak rzeczywiście było, pan Miedwiediew proponuje mu wspólną komisję. Pan Miedwiediew proponuje mu, żebyśmy badali to według wspólnej komisji. Na miejscu w Smoleńsku wtedy jest już Bajnietow, generał Bajnietow, podporządkowany bezpośrednio właśnie Miedwiediewowi. I on jest gotów taką wspólną komisję z przedstawicielami Polski zrobić. Ale pan Donald Tusk mówi, nie, to w ogóle jest jakieś nieporozumienie, to pewno był tylko taki wyraz sympatii, czy w ogóle współczucia, ale to nie było poważne, to nie będziemy tego traktowali jako rzecz istotną. O godzinie 13 rozpoczyna się posiedzenie Rady Ministrów i wtedy pan Donald Tusk mówi, że zostanie powołany zespół, w skład którego będą wchodzili wszyscy ministrowie tak zwanych ministerstw siłowych, tak, no to rosyjskie sformułowanie, no ale chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale także Ministerstwo Infrastruktury, Cyfryzacji, a także służby specjalne. A szefem tego będzie Donald Tusk. Godzina 15.30, z Warszawy startuje samolot do Smoleńska z polskimi ekspertami, wśród których nie ma w ogóle wojskowych. Są wyłącznie funkcjonariusze podporządkowani Edmundowi Klichowi. Tylko oni zostają wysłani do Moskwy, a tam już czeka na nich Anodina, która uznaje pana Edmunda Klicha za przedstawiciela Polski. W tym samym czasie, 11 kwietnia, później, 12 godzin, przybywa pułkownik Grochowski, przedstawiciel wojskowej komisji. I jego Bajnietow
uważa za przedstawiciela Polski i mówi, że będzie z nim razem tworzył wspólną komisję. Mamy spór. Spór, w którym to strona rosyjska jest gotowa powołać komisję wspólną, a przedstawiciele strony polskiej nie. 13 kwietnia odbywa się posiedzenie wspólne rządu rosyjskiego i przedstawicieli rządu polskiego, w tym pani Ewy Kopacz, Tomasza Arabskiego, pułkownika Parulskiego, który jest szefem prokuratury wojskowej i wiceministra spraw zagranicznych pana Najdera, i tam zostaje ogłoszona ostateczna decyzja o przyjęciu konwencji chicagowskiej jako podstawowych badań, i z tego to spotkania wychodzi pan Edmund Klich, idzie do swoich kolegów i mówi: Putin mianował mnie szefem waszym, szefem polskiej komisji, Putin. Tak mniej więcej wyglądał przebieg tych wydarzeń. Jeszcze warto powiedzieć jeszcze, że 15 kwietnia dopiero wieczorem zostaje powołana Polska Komisja Badania Katastrof Wojskowych, ale 16 kwietnia na posiedzeniu zespołu międzyresortowego zostaje podjęta decyzja o niestosowaniu polsko-rosyjskiego porozumienia z 1993 roku i przyjęcie przez rząd, cały rząd, konwencji chicagowskiej jako procedury prawnej badania katastrofy. Mówię o tym dlatego, że bardzo często próbuje się przekonać państwa, że nie ma takiego dowodu. Że nie ma dowodu, że rzeczywiście rząd Donalda Tuska przyjął konwencję chicagowską. Jest taki dowód, on jest, ten dokument z 16 kwietnia. To nie było tylko ustne porozumienie, to było łamiące prawo polskie, będące przestępstwem, porozumienie zaakceptowane przez przedstawicieli ówczesnego rządu. Chcę, żeby to było jasne. I ostatnia sprawa, związana z identyfikacją eksplozji w samolocie. Pozwolicie państwo, że pokażę państwu też, jak to przebiegało. Została zrobiona przez nas prezentacja tego wydarzenia i je państwu także zrelacjonuję już naprawdę bardzo, bardzo krótko. No trudno. Mam nadzieję, że pan przeżyje, a jak nie, to proszę zrezygnować. Jak ja mam to, przepraszam bardzo? Proszę? Nie zapisuj tam. Gdzie? Czyli gdzie? Zamknąć. Ale nie chcę się zamknąć. A tutaj, dobrze. Już powiem szczerze, już nie pamiętam, na którym to było. Pan wtedy pamiętał? Nie to. Bardzo przepraszam pana, że panu przeszkadzam tak długo, ale nie to. Moment. Może to. Jak to uruchomić? To. Nie wiem. Albo to, przepraszam, to niech pan to otworzy. Niech pan to otworzy. No to może być, nie, tam będzie szybciej. A, nie, to w takim razie wróćmy tam chyba. Wróćmy tam, tak? To było tutaj? Tak? Myśli pan? To jest to samo, to jest wybuch i wybuch. Tak. No to powiem szczerze, że nie wiem, bo to jest chyba... A może tam w środku jeszcze coś jest? Tu? Nie, nie ma. Nie? Dobrze. Tylko nie ma głosu, tak?
jak uruchomić głos? Może pan powiedzieć? Może pan powiedzieć, jak uruchomić głos? No, obawiam się, że jest jakiś kłopot z głosem. Proszę. Także być może się podporządkujemy panu, który... Nie, to nie jest to. To nie jest to. Bardzo... Tak, nie wiem dlaczego... To się nie chce. Istota rzeczy polega na tym, że został zidentyfikowany dźwięk eksplozji. Być może później państwo będą dyskutowali, ja w tym czasie być może znajdę ten zapis, żebyście mogli go zobaczyć. Został zidentyfikowany dźwięk eksplozji 100 metrów przed brzozą pana Bodina. A to bardzo wielu wydawało się być niemożliwe, dziwne, zaskakujące, a nawet być może przedmiot naszego jakiegoś fałszerstwa. Okazało się, że analiza zarówno czasu, głównie oparta na analizie systemu TAFS, czyli tego systemu, który mówi o tym, że samolot się zbliżać może za bardzo do ziemi, jak i przede wszystkim analiza parametrów lotu pokazują, że w tym właśnie miejscu, które zostało przez nas zidentyfikowane, następuje działanie mechanizmów samolotu, które równoważą jego ewentualne przechylenie. Czyli tutaj następuje zarówno przesunięcie steru, kierunku w prawą stronę, żeby zrównoważyć skutek oderwania się czy awarii lewego skrzydła, jak i inne ruchy robione przez pilotów mające na celu wyrównanie lotu. Te parametry lotu pokazują dokładne miejsce, gdzie to się dzieje. One jest takie samo, zgadza się dokładnie z analizą, którą przeprowadziliśmy wcześniej, pokazującą, że do zmiany sytuacji doszło 100 metrów przed brzozą Bodina. W tym roku, niedawno, została zrobiona analiza Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz analiza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pokazująca, że właśnie w tym miejscu, gdzie został przez nas zidentyfikowany dźwięk wybuchu, jak i zidentyfikowane miejsce awarii lewego skrzydła, nastąpił jedyny, jaki istnieje, dźwięk, który jest porównywalny z wybuchem, że nie ma żadnego innego dźwięku między przelotem nad bliższą radiolatarnią, a uderzeniem w ziemię, który by przypominać mógł jakiekolwiek wydarzenie związane z uderzeniem. Jest jeden taki moment, zaraz za przelotem bliższej radiolatarni, jeden, jedyny. Dokładnie zgadzający się z miejscem eksplozji i dokładnie zgadzający się z miejscem awarii lewego skrzydła. Potem, po tym dźwięku, następują dźwięki okrzyków pilotów i pasażerów samolotu. Otóż ta sprawa była, poza sprawą duchową, moralną, i taką naturalnie wstrząsającą dla każdego. Dlatego była bardzo długo dyskutowana kwestia, czy w ogóle możemy to pokazywać, ten wybuch. Ale trzeba, tak, zgadzam się. Ale ona jest istotna także
z tego względu, że bardzo wielu specjalistów mówi, wybuchu skrzynki nie są w stanie zapisać. To się dzieje tak szybko, eksplozja, dźwięk eksplozji jest tak błyskawiczny, że skrzynki, które notują co pół sekundy, mają taką sekwencję, że tak powiem, rejestracji, nie są w stanie zapisać. I w 99% wypadków, katastrof, które nastąpiły na skutek wybuchu, skrzynki parametrów lotu, skrzynki CVR-u, czyli zapisu dźwięku, nie notują wybuchu. Tutaj jest inaczej. Dlaczego? Bo to jest wybuch w skrzydle. Bo to nie tak, bo to jest wybuch na zewnątrz. W związku z tym czas jest, no to są milisekundy, w związku z tym dla normalnego człowieka to jest w ogóle błyskawiczne, ale on jest wydłużony i on w związku z tym sprawia, że ta skrzynka parametrów lotu jest w stanie to odnotować. To nie dzieje się tak szybko, jak sytuacja, gdyby wybuch był wewnątrz samolotu. Wtedy prawdopodobnie ten dźwięk nie zostałby odnotowany. Tutaj został odnotowany, bo odbywa się w skrzydle, na zewnątrz. W związku z tym ma dźwięk trochę inny i czas trochę inny. My zbadaliśmy także ten dźwięk, żebyście Państwo mieli jasność. I to badanie jest zaprezentowane w raporcie. Czy ten dźwięk można by porównać na przykład z uderzeniem w drzewo? Czy ten dźwięk można by porównać na przykład z czymkolwiek innym? I okazało się, że tylko ten dźwięk najbardziej jest podobny do wybuchu materiału wybuchowego, jaki został znaleziony na częściach tego samolotu. Dlatego też nie ma wątpliwości, że przyczyna tragedii smoleńskiej, przyczyna fizyczna została zidentyfikowana bezspornie. Przyczyna polityczna niestety też. Dziękuję bardzo. Halo. Dziękujemy bardzo panu ministrowi. Mamy rok 2021, czyli mamy 11 lat od zbrodni bez kary. I może na koniec takie pytanie, myślę, że będę wyrazicielką wszystkich tutaj obecnych. Panie ministrze, kiedy będzie upubliczniony pełny i wiarygodny raport? I czy będą upublicznione wszystkie załączniki stanowiące fundament wiarygodności? Na to czekają Polacy, na to czeka polska racja stanu. Bardzo prosimy o odpowiedź. A pani wie, co będzie? Nie wiem, ale oczekujemy kompletu. Oczekujemy kompletu. Proszę Państwa, a raport liczy 308 stron. Załączniki liczą blisko 5000 stron. Proszę bardzo, jeżeli ktoś uważa, że bez publikacji załączników nie można opublikować raportu, ja to rozumiem. Ja to rozumiem. A wprawdzie na szczęście sądy międzynarodowe tak nie uważają, ale jeżeli pani tak uważa, to pani jest tutaj najważniejsza, oczywiście. Mówię dlatego, bo takie rozpatrzenie sytuacji robiliśmy oczywiście, jak to wygląda, jeśli chodzi o sądy międzynarodowe. Ale jeżeli pani uważa, że tylko załącznikami, no to poczekamy, myślę, że co najmniej z pół roku jeszcze. Bo raport jest gotowy, raport może zostać opublikowany. Oczywiście najpierw muszą się z nim zapoznać rodziny, to jest jasne. Myślę, że co do tego nie ma wątpliwości, prawda? Ale tak, potem może zostać opublikowany. Jeżeli zaś, a była w tej sprawie dyskusja bardzo silna i nie ma w tej sprawie jasności. Ja jako przewodniczący uważam, że raport powinien być opublikowany jak najszybciej.
jak najszybciej. A nie czekając na to, aż zostanie dokonana pełna korekta edytorska blisko 5000 stron, bo to będzie po prostu długo trwało. Ale jeżeli będzie stanowisko takie, że musimy czekać na wszystkie załączniki, no to oczywiście na to poczekamy, tylko wtedy będzie to trwało dłużej. Powtarzam jeszcze raz, na szczęście jest tak, że ustawa mówi, że o tych sprawach, czyli o przekazaniu informacji opinii publicznej na temat pracy komisji decyduje przewodniczący, ale oczywiście będę brał pod uwagę wszystkie wątpliwości, także te. Raport może być publikowany natychmiast po zapoznaniu się rodzin z tym raportem. Panie ministrze, kiedy... Aha, jeszcze jedno, przepraszam, muszę to powiedzieć, bo ten argument, który tutaj był powiedziany, jest stosowany ostatnio bardzo często. 11 lat minęło. Jak długo możemy czekać? 11 lat. Tak strasznie długo. Jak to możliwe? Tyle lat. Zbrodnia smoleńska została dokonana w 1940 roku. Jak państwo wiecie, do dzisiaj Rosjanie nie przekazali wszystkich materiałów. Ba, do dzisiaj nie ma wyroku. Do dzisiaj nie ma kary. Ci, którzy szermują argumentem takim, szermują go jakby wobec tych, którzy nie mają świadomości, kim są Rosjanie i jakie są działania rosyjskie w tej sprawie i jak nieprawdopodobnie wielkiej pracy było potrzeba i jakie nieprawdopodobne trudności były, żeby można było zbadać dramat smoleński. 11 lat to jest 5 lat kłamstwa smoleńskiego, a nie 11 lat badania katastrofy smoleńskiej. To jest 5 lat wbijania w głowy Polaków fałszu, kłamstwa i bezeceństwa, skoncentrowanego przede wszystkim na dwóch tezach. Po pierwsze, że to zrobili piloci i pan prezydent, a po drugie, że nie będzie możliwe nigdy wyjaśnienie. Te dwie tezy były fundamentem, który wbijano Polakom w głowę, żeby się pokłócili i nigdy nie doprowadzili do tego, żeby wyciągnąć z tego konsekwencji i pokazać prawdę o dramacie smoleńskim. A więc powtarzam raz jeszcze. Uważam, że raport powinien być opublikowany najszybciej, jak się z nim zapoznają rodziny. Jeżeli będzie, tak powiem, dominacja tezy odwrotnej, na pewno to rozważę i na pewno wezmę to pod uwagę. A na podstawie raportu można Tuska postawić? To znaczy ja chciałam właśnie W tej sprawie chcę odpowiedzieć rzecz następującą. Jako minister obrony narodowej w roku 2016 skierowałem pozew w sprawie Donalda Tuska z artykułu 129, czyli zdrady dyplomatycznej. Czyli zdrady dyplomatycznej, dlatego że jego decyzje, które tutaj przywołałem, a mamy pełen materiał dowodowy w tej sprawie, co Donald Tusk robił, a poza Tuskiem, pewien materiał dowodowy, a poza Tuskiem, jeżeli pani pozwoli, dobrze? Pełen materiał dowodowy jest wystarczający, żeby pana Donalda Tuska postawić przed sądem, więc tym bardziej teraz ten materiał dowodowy jest nieporównanie szerszy. Nieporównanie szerszy, ale do dnia dzisiejszego, od 2016 roku jest milczenie prokuratury. Pani zapytała w związku z tym także o inne osoby, a my skierowaliśmy kilkanaście zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Także przez pana Millera, także przez pana Laska, także przez pana Klicha i inne osoby, które są za to odpowiedzialne. O nich właśnie myślałam. Wobec wszystkich zostały skierowane zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wszystkie zostały dostarczone kilka lat temu już do prokuratury. Ja nie mam zamiaru, tak powiem, mieć pretensji do prokuratury, bo może mają i zapewne mają jakieś, że tak powiem, podstawy do takiego zachowania, jakie nie. Wiem, że na pewno w sprawie Donalda Tuska, jak państwo wiecie, on był już kilkakrotnie przynajmniej w tej sprawie przesłuchiwany. Więc nie jest tak, że tam się nic w tej sprawie nie robi. Nie wiem, jak wobec innych zawiadomień, ale pewno też.
Za to wiem, że rzeczywiście, jeśli chodzi o ekspertów, którzy zostali przybrani przez prokuraturę, no to są daleko idące dyskusje. O, tak bym przynajmniej delikatnie to sformułował, ale no, to już jest inna materia. Zapoznają się z raportem i wtedy myślę, że będzie to absolutnie jednoznaczne. Moim zdaniem państwo pytacie, co dalej? Ja chcę powiedzieć o dwóch sprawach w tej materii. Po pierwsze, jak państwo może wiecie i słyszeliście, została podjęta przez podkomisję akcja mająca na celu uzyskanie międzynarodowej decyzji w sprawie zarówno naszego stanowiska dotyczącego przyczyn katastrofy, jak i działań wobec Rosji. W roku 2018 dzięki polskim posłom, którzy są członkami Rady Europy, żeby było jasne, myślę, że tutaj pan wyjaśnił wielokrotnie już, że Rada Europy to nie jest organ Unii Europejskiej. To nie jest organ Unii Europejskiej, to jest zupełnie inna struktura organizacyjna łącząca wszystkie państwa, które mają granice przynajmniej w jakimś zakresie w ramach Europy i nie łączy ich żadne zobowiązania, które podporządkowują ich jakiejś Komisji Europejskiej czy czemuś takiemu. Otóż skierowaliśmy taki wniosek do Rady Europy, żeby Rada Europy przeprowadziła własne badanie w oparciu o dane, jakie im dostarczyliśmy, ale także inne oczywiście, i żeby podjęła stanowisko w sprawie tej katastrofy. We wrześniu 2018 roku taki raport Rady Europy został wydany i stanowisko Rady Europy zostało wydane. Dlaczego poza Gazetą Polską i naszym dziennikiem nikt tego nie opublikował? Nie wiem. Na naszej stronie internetowej wisi to od dawna. Rzeczywiście strona internetowa została zamknięta w 2018 roku i otworzona dopiero 4 miesiące temu. To prawda. No, nic na to nie poradzę. Ona jest, tak powiem, prowadzona przez odpowiednie ministerstwo, które się tym zajmuje, nie przez komisję, bo komisja nie ma takich formalnych praw i możliwości, prawda? No ale jest, można to przeczytać, można też przeczytać Gazetę Polską czy nasz dziennik. Raport Komisji Rady, znaczy raport Rady Europy jednoznacznie przywołuje jako materiał dowodowy nasz raport techniczny z 2018 roku, stwierdzający, że eksplozja była przyczyną, a równocześnie towarzyszy temu wniosek, że Rosjanie mają obowiązek natychmiast oddać Polsce wszystkie materiały związane z katastrofą smoleńską, które są przez nich przechowywane. Wszyscy posłowie Rady Europy ze wszystkich państw głosowali za tym wnioskiem z jednym wyjątkiem. Posłowie Platformy Obywatelskiej nie głosowali za tym. Czyli nasz rząd jest całkowicie bezsilny, tak? Nie. Nie jest bezsilny. 11 lat i nic? Nie 11 lat. 11 lat, proszę pana, to zajmował się tym Donald Tusk i zajmuje się dalej. Może pan sobie z tego zdał sprawę. Pan mówi, że nic? 6 lat to nie jest mało. Nie, 6 lat to jest bardzo dużo. Ale 60 lat badania zbrodni katyńskiej to jest jeszcze dłużej. A my po tych 6 latach mamy raport jednoznacznie stwierdzający, kto jest odpowiedzialny za ten dramat. Jednoznacznie. Nie, nieprawda. Winni są, tylko trzeba ich ścigać. Winni są. I są po raz pierwszy jasno prokuraturze wskazani. Oczywiście, jak państwo wiecie, zgodnie z prawem, takie jest prawo niestety, komisja nie ma prawa wskazywać winnych. Nie ma prawa. Komisja ma obowiązek pokazać wszystkie fakty, które jednoznacznie są materiałem dowodowym pokazującym, kto i za co jest odpowiedzialny. I to zrobiliśmy, bardzo długo państwu to relacjonowałem i to jest w raporcie bardzo jasno napisane, kto podejmował jakie działania. A więc kogo prokuratura powinna w tej materii powołać przed sąd, ale komisja nie ma, zaraz, moment, chwileczkę.
Nie, proszę pana, ja najpierw ja skończę. Proszę pana. Proszę nie wykrzykiwać. Proszę nie przerywać, i tak dobrze? Tego nie słychać. Bardzo proszę nie przerywać. Ale komisja niestety nie ma, albo stety, to jest osobna dyskusja, uprawnień prokuratury. I komisja nie może nikogo postawić przed sądem. Możemy tylko pokazać materiał dowodowy, co zrobił pan Tusk, co zrobiono podczas remontu, co zrobiono w trakcie lotu, jak dezinformowano pilotów, co zrobiono Polakom, mówiąc, że piloci chcieli lądować. Proszę państwa, przez ostatnie pół godziny lotu piloci ponad 8 razy mówią, że nie będą lądowali. Tam w ogóle nie było cienia takiego zamysłu, żeby podjąć lądowanie. Cienia takiego zamysłu. Tymczasem nam wmówiono, że oni chcieli lądować, bo zmuszał ich prezydent. Nic takiego nie miało miejsca. A więc to wszystko jest w raporcie udowodnione jednoznacznie. Mam nadzieję, że prokuratura wyciągnie z tego wnioski, a państwo polskie skieruje, bo tutaj prokuratura nie musi decydować o tym, skieruje wniosek do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka. Taki wniosek w sprawie, przepraszam, taki wniosek w sprawie MH17 skierowała Ukraina. Więc nie ma powodu, a także Holandia, jak wiadomo, więc nie ma powodu, dlaczego my takiego wniosku nie powinniśmy skierować. Chciałam podziękować za krok po kroku pokazanie aktualnego stanu wiedzy komisji. Bardzo dziękujemy za to. Jak również liczymy, że będzie pan w dalszym ciągu konsekwentnie także krok po kroku przyglądał się. Więcej uważam, że komisja powinna trwać i powinna móc odpowiadać na zarzuty i tę falę nienawiści, a za chwileczkę się rozpocznie. No to jest oczywiste. Musi być organ kompetentny, który będzie mógł odpowiadać na absurdalne różne ataki i awantury. No to jest jasne. Nie wiem, czy jeszcze pytania, ale bardzo proszę krótkie, dlatego że i pan minister musi odjechać i my też musimy kończyć nasze spotkanie. To nie jest tak, że możemy w nieskończoność, więc ale tak. Ja zapraszam państwa także na spotkania, które będziemy organizowali z członkami komisji, także ze mną, bo będę tak czy inaczej zarówno w Warszawie, jak i we wszystkich innych miejscowościach Polski, do których tylko będę zaproszony, obecny w tej sprawie, żebyście państwo mogli się z tym zapoznać, nawet wtedy, jeżeli nie będzie można było zapoznać się tego z telewizji publicznej. Tak czy inaczej, żebyście państwo mogli się z tym zapoznać. Panie ministrze, bardzo dziękujemy za spotkanie. Bardzo proszę przyjąć. Dziękuję najmocniej. Dziękuję bardzo. Podziękowanie i bardzo liczymy na to, że będziemy rzetelnie informowani. Bardzo dziękuję. I bardzo proszę o dwie uwagi słowne, dobrze? Bo to jest bardzo ważne. Słowa, jakie wypowiadamy, są bardzo ważne. Nie było żadnej katastrofy pod Smoleńskiem. Była katastrofa nad Smoleńskiem. Nie pod Smoleńskiem. Nie było żadnej katastrofy pod Smoleńskiem. To naprawdę jest bardzo ważne, jak o tym mówimy. I sprawa druga. Nie ma kwestii, która stawia znak zapytania, co się stało nad Smoleńskiem. Nad Smoleńskiem samolot został wysadzony w powietrze. To jest absolutnie pewne i bardzo proszę, żebyśmy w tej sprawie byli jednolici i jednomyślni, żeby nie można było wbijać między nas w tej kwestii różnic, sporów. Szanowni państwo, nadszedł czas podziękowań. Czas, by sobie nawzajem pogratulować. 6 przystanek Niepodległość był szczególny.
każdy jest inny od poprzedniego, a ten jest, czy był, można już powiedzieć, szczególnie szczególny, bo trwał w czasie przygotowań do beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego. A hasło "Nie ma Polski bez krzyża" wybrzmiało tu głośno, ale nigdy dość powtarzać tę oczywistą prawdę. Dziś jeszcze raz głośno zabrzmi: Wojciech jest z nami. Mam nadzieję, że nasze tegoroczne spotkanie było owocne, że będzie owocne, że zainspiruje do pracy, do różnej formy szeroko rozumianych działań dla Polski. Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że Przystanek Niepodległość, 6. edycja, mógł się odbyć. Wszystkim zacnym gościom, panelistom, którzy wypełnili merytoryczną wiedzą treść poszczególnych paneli, jakie zaplanowałam i zaproponowałam w programie. Wszystkim artystom, tym występującym na scenie i tym, którzy zadbali o oprawę plastyczną: Wojciech Korkuć, Norbert Halek i Drukarnia Dolnośląska i Fundacja Odnowy Ziemi Noworódzkiej, która nawiązała z nami współpracę. Dziękuję wszystkim mediom. Telewizja Wrocław, Trójka. Telewizja Dami, która jest z nami od początku. Radio RDC, Polskie Radio. Telewizja Republika. Portale sieci Do Rzeczy, Doba.pl, W Polsce.pl, W Polityce.pl. Współpracowała z nami Niepodległa, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie. Dołączył tygodnik Solidarność, Tysol. Chyba wymieniłam wszystkich, może jeśli chodzi o media, ale współpracowała z nami policja, wojsko. No i sponsorzy, którzy sprawili, że spotkanie mogło się odbyć, czyli Uzdrowiska Kłodzkie, Miasto Polanica-Zdrój, PZU, sponsor strategiczny i sponsor Bank Pekao S.A. I proszę Państwa, jest z nami pani Sylwia Zapaśnik, menadżer hotelu. To właśnie tu, w bardzo przyjaznych, myślę, że na długo pozostaną w pamięci warunkach, dobrych warunkach, pod każdym względem, więc na ręce pani Sylwii podziękowania. Zapraszam pani Sylwio. Bardzo dziękujemy. Troszkę się przedłużyło, proszę wybaczyć. Trochę było kłopotu z czasem, przesunięciem, no ale właśnie, to tak się dzieje, to wszystko się dzieje na żywo, więc proszę nas zrozumieć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę od nas. Skromny bukiet. Jeszcze jedno słówko. W imieniu całej załogi chciałam Państwu serdecznie podziękować za zaufanie. My też od początku wiedzieliśmy, że dobrze trafiamy, bo powiem Państwu jeszcze, że kiedy pomyślałam, że przystanek trzeba zrobić i zaczęłam przygotowania, okazało się, że w całej Polanicy nie ma miejsc, w żadnym hotelu, nigdzie. Więc to miejsce tak jakby na nas czekało. I chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że rzadko można spotkać, żeby w hotelu. Z trudem to mówię, bo to powinno być oczywiste, żeby w hotelu wisiał krzyż. Niby rzecz, która nie powinna w ogóle być komentowana, ale żyjemy w takich czasach,
kiedy ten komentarz właściwie aż się prosi. Także kłaniamy się także dyrekcji. Kochani, to jest znak, że nad Krysią i nad nami wszystkimi czuwa ten, który ma czuwać. I opatrzność będzie nas dalej skupiała wokół spraw najważniejszych dla Polski. Krysia wszystkim podziękowała, nikt nie podziękował Krysi oczywiście. A tutaj... I chciałam powiedzieć, że tutaj żadnych 10 koszy kwiatów nie wynagrodzi Krysi tych starań, tej troski, tego biegania, tego zabiegania o sponsorów, zabiegania o organizację, tych nocy nieprzespanych, tych nerwów. Tego, mówię, żaden kosz kwiatów nie wynagrodzi, ale my, Krysiu, mamy ciebie w sercu i serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też całej ekipie, która razem z Krysią organizowała. Basia, gdzie jest? Schowała się. To bez Basi to byśmy Basia w ogóle Drożyńska. Nie... Basia Drożyńska. Gdzie jest Krzysiek? Nie ma, tak? Biega. To ten, który woził dekoracje ze wszystkich naszych imprez, bo oczywiście pieniędzy nie starczyło na tyle dekoracji, żebyśmy mieli je wszędzie pod dostatkiem i biegał wszędzie, jest i jeździł. Dziękujemy Bożence, dziękujemy Asi, to te dziewczyny w recepcji, które tutaj czuwały nad wszystkim i dziękujemy Państwu wszystkim za zaufanie. Dziękujemy Natalii. Natalia Tarczyńska. I proszę Państwa, Wam dziękuję, że jesteście na przystanku Niepodległość. Przecież robimy to razem. Czym byłby przystanek bez Was, bez tych Państwa, którzy są po raz pierwszy i bez tych Państwa, bez Was po prostu, którzy przyjeżdżacie po raz kolejny, trzeci, czwarty, piąty. Cieszę się, że mogliśmy zrobić ten przystanek, zorganizować. Nie było łatwo. O, jest Krzysztof. Dziękujemy, Krzysztof, za Twoje zaangażowanie. Chciałam jeszcze podziękować Norbertowi, bo ta cała internetowa praca i nasza strona internetowa, która wszystkim się bardzo podoba, to jest praca Norberta. On gdzieś tam ukryty ze swoim laptopem, ale czuwa. Jeżeli komuś nie podziękowałam, to przepraszam. Czesław. Czesław Nowicki, nagłośnienie. Także nasza ekipa, która cały czas zajmuje się streamingiem i dokumentuje nasze wydarzenie. I to wszystko się potem może dzięki Panom znaleźć na naszej stronie, na YouTubie. Kto nie oglądał, może sobie później obejrzeć. Ja muszę powiedzieć, że ja to zrobię, bo ja przystanek oglądam z zupełnie innej strony. Proszę Państwa, przystanek pod hasłem Nie ma Polski bez krzyża. Niech będzie niesiony przez Państwa dalej. Mówcie o tym, bo proszę zobaczyć, jaka dziwna, może nie dziwna, jaka zbieżność. Gdzieś tam na północy Lager Polska. Mówię Lager, bo za niemieckie pieniądze. A na południu Polski to Państwa są słowa. Piękne, patriotyczne wydarzenie. Dziękuję, że byliście na przystanku. A teraz Wojciech Popkiewicz. Tak, Nie ma Polski bez krzyża, to jest jakby szlagwort
tej pieśni, ale to jest przecież o wiele więcej. To jest idea, którą jesteśmy serdecznie przejęci. Tutaj Paweł Piekarczyk dobrze wie, że moc szlagwortu jest bardzo ważna, ale tu jest też ważna treść. W ciągu, powiem precyzyjnie, 7 minut, może 6,5. Tak nawiasem mówiąc, etiuda rewolucyjna Chopina gra, trwa 2,5 minuty, jak ktoś dość szybko gra, a walc minutowy też może trwać krócej niż minuta. A tu cała historia Polski, 6,5 minuty. To było tak niedawno, na krakowskim przedmieściu. Krzyż smoleński tam stanął. Harcerze go przynieśli. Warszawa jak Golgota, śmierć i wiara zelżona, rozpasana hołota. A nas brakło miliona. To było tak niedawno, nieopodal w tym miejscu, on przez Niemców zwalony na krakowskim przedmieściu i upadł na kolana pod krzyżem, co z kamienia, i dźwignął się z narodem z morza krwi i cierpienia. W spektaklu śpiewało to parę osób, chór, grali muzycy, a tu ja muszę sam to państwu zanucić. Nie ma Polski bez krzyża, w jej chwale i w niedoli. Nie ma Polski bez krzyża, co zwycięża, choć boli. To było tak niedawno, szli chmarą bolszewicy i wyszedł im naprzeciw ksiądz, który niósł krucyfiks. Mówiono cud nad Wisłą, wielu oddało życie, by lat niewiele przyszło w pokoju. Żyć ojczyźnie. To było nie tak dawno, powstania, zrywy, bitwy, Polaków, co zesłano, błagalny szept modlitwy. Lecz przyszły też wiktorie, Europa ocalona, Jan Kazimierz we Lwowie, Częstochowy obrona. Nie ma Polski bez krzyża, w jej chwale i w niedoli. Nie ma Polski bez krzyża, co zwycięża, choć boli. Ksiądz Piotr kazania głosił, jak przestroga, jak skarga. Wolność przeciw wolności gwałtem ściśnie za gardła. To nie było tak dawno, nim pognała husaria, potężny hymn śpiewała Bogu Rodzicy, armia.
jak śmiało patrząc w przyszłość, granice stwarzał chrobry nad Wartą i nad Wisłą i na zachód od Odry. To nie było tak dawno. Wojciech męczeńską śmiercią umocnił nas swą wiarą słowiańską. Stworzył świętość. Oto i pierwsze dzieło. Jest Dobrawa i Mieszko, gdy państwo chrzest przyjęło, to co było zamierzchło. Lud podbity na targi, wywlekany w Araby, wojny każdego z każdym, spiski, gwałty i zdrady. To było tak niedawno, a jednak się zdarzyło. I choć dziś nie jest łatwo, wiara w krzyż, wiarą w miłość. Wróćmy z głosem papieża na krakowskie przedmieście. Obok duch zstąpił z nieba, tu w Warszawie, jak w Gnieźnie. Nie ma Polski bez krzyża, w jej chwale i w niedoli. Nie ma Polski bez krzyża, co zwycięża, choć boli. Tu bez krzyża jest tylko terytorium nad Wisłą. Gdy krzyż zniknie, to znikną przeszłe wieki i przyszłość. I nie będzie narodu, co jest wielki i dumny, zawsze starszy mu wrogów, co gwóźdź wbią do trumny. Będzie dom twój, rodzina, niby nic się nie zmieni, jeśli tylko chcesz zginać kark przed obcym do ziemi. Będą Polsce ubliżać, że jest nienowoczesna. Nie ma Polski bez krzyża. Komu? Prawda bolesna. Nie ma Polski bez krzyża, w jej chwale i w niedoli. Nie ma Polski bez krzyża, co zwycięża, choć boli. Nie ma Polski bez krzyża, w jej chwale i w niedoli. Nie ma Polski bez krzyża, co zwycięża, choć boli.